Mój pogląd na to, na sytuację miasta jest następujący, tak? Biorę pod uwagę ten okres, kiedy Platforma rządziła, od 2006 roku do dnia dzisiejszego, tak? No nie da się ukryć, że infrastruktura drogowa tak ruszyła, no to miasto wygląda ładnie, tak? Natomiast uważam, że nie jest to stricte tylko i wyłącznie zasługa obecnych rządzących włodarzy, ponieważ no się po prostu wstrzelili w okres perspektywy unijną 2007-2013. No i po prostu wykorzystywali to, robili to, co do nich należało, tak? No, prezydenta Torunia, znamy byłego, co prawda, już prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego, no ci prezydenci robili to samo, tak? No, no bo był taki okres, był okres, w którym no, tego, nie robiąc tego, no to by się, że tak powiem, no, popełniał się śmiertelny grzech. Ale no, cieniem się kładzie to, że przy okazji, przy tym kura optymizmie obecnie rządzących, tak, no, zaczęto do niebotycznych, że tak powiem, rozmiarów rozbudowywać szpital, tak, robiąc z tego szpitala, powiedzmy, jeden z największych szpitali w województwie i nie zdając sobie sprawy z tego, że jeżeli ten szpital będzie naprawdę dobry, aż na wysokim poziomie, on dzisiaj taki jest, to pacjenci będą do niego, jak to się mówi, walili drzwiami i oknami. I też tak jest, pokazują to wykazy, że chyba 33% czy 38%, tak, bodajże, tylko mieszkańców Grudziądza jest pacjentami, inni przychodzą z zewnątrz, się leczą. A ja dziwię się, że władze miasta złotych na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak z tej sytuacji wyjść. Władze miasta owszem się starają, no opozycja robi to, co do niej należy, krytykuje ostro. Natomiast bym powiedział tak, no, biorąc, gdyby nie szpital, to dałbym czwórkę, tak? Jest szpital, niestety wygląda to miernie, jeżeli biorąc pod uwagę skalę ocen w szkole. Ktoś się zapędził w pewnym momencie, ktoś na tym, moim zdaniem, nie zapanował, tak? Doprowadził do tego, no, że dzisiaj mamy tak, jak mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najgorsze sytuacje, tak? Bo będą wszyscy na jednego, ale dam radę. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za pomoc debaty o mieście, o szpitalu. To jest ważne, żeby w tym czasie rozmawiać merytorycznie o problemach miejskich, a nie, tak jak kolega wspomniał, przez niektórych wykorzystywane polityczne różne awantury, które tak naprawdę niczemu nie dobremu dla miasta, dla szpitala nie służą. Jeżeli chodzi o sytuację miasta, to rzeczywiście trzeba rozdzielić sytuację miasta samego od sytuacji szpitala. Są dwa oddzielne byty. Jeżeli chodzi o miasto, uważam, że bardzo dobrze to miasto, w większości jak wszystkie miasta w Polsce, ono się idzie w dobrym kierunku. Mamy to szczęście, że leżymy wzdłuż nowego traktu komunikacyjnego, jakim jest autostrada A1, leżymy przy Wiśle. Tu jest przedmówcą niezgodę, że gdzieś się odwracamy, bo to wszystko, co się dzieje, to jest właśnie na Wisle w tej chwili. Jest front water, więc proszę zwrócić uwagę, co jest po drugiej stronie mostku, co było wcześniej, co jest dzisiaj na tej Wiśle. Dużo zakładów nowych pracy się w Grudziądzu lokuje swoje siedziby. Przypomnę, jeszcze 10 lat temu bezrobocie wynosiło prawie 35%. Dzisiaj spadło 20 punktów procentowych. To, co tutaj pan wspomniał, rzeczywiście nie macie ludzi do pracy. Miasto samo się przygotowuje do szeregu nowych inwestycji unijnej. Mamy przygotowany bardzo duży zestaw dokumentacyjny. Dzisiaj rano też byłem w Urzędzie Marszałkowskim prowadząc kolejne rozmowy na temat nowych pomysłów. Natomiast to, co rzeczywiście jest dzisiaj drugą sytuacją, to jest nasz regionalny szpital, który z jednej strony jest rzeczywiście zagrożeniem, a z drugiej też myślę szansą. Bo też w tym szpitalu pracuje prawie 2000, ponad 2000 pracowników. Ten szpital ma potężny potencjał na oddziaływanie na region. Z tego szpitala też jest ludziom znany. To nie tylko tych negatywnych informacji, ale też tych pozytywnych, tak? Cały czas nam się zmienia system zdrowia w Polsce. Wiemy, że on kuleje w całej Polsce. To nie jest jedyny szpital z zadłużeniem. Większość szpitali, jak nie powiem, że wszystkie mają długi. Problem naszego szpitala jest, że mamy prawie 350 milionów długów inwestycyjnych, czyli to szpital sam inwestował w swój majątek, aby leczyć ludzi, czego nie było w innych miastach w Polsce. Tak? Szpital też nie wiadomo dlaczego jest jako jedyny tak duży specjalistyczny w Polsce. Jest szpitalem miejskim. Teoretycznie, to jest oczywiście tej tezy, która się gdzieś tam tkwiła od 15 lat, co jak Państwo doskonale wiecie, my w tej chwili jakby podważamy, bo szpital formalnie nie został przekazany miastu, bo nie ma odpowiednich na to dokumentów, a w samym KRS-ie, w podstawowym dokumencie każdej placówki jest nadal wpisany do wojewoda toruński. Sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i jesteśmy głęboko przekonani, że już niedługo, w najbliższych kilku tygodniach
Dzisiaj mam taką nieoficjalną informację właśnie z stolicy, że może to się jeszcze wakacje zdarzy i będzie rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a to jest tak naprawdę organem tworzącym do szpitala rodzinnego. Chciałbym się na wstępie odnieść do tego, co mówił Pan Prezydent, z czym prawie ze wszystkim muszę się nie zgodzić niestety. Panie Prezydencie, to, że Pan oddziela szpital od miasta, skoro on leży w granicach miasta, no to chyba pod Was podlega i powinien się starać się, aby funkcjonował jak najlepiej. Ja nie wiem, czy Pan Prezydent Malinowski tak Pana... Zadłużenie oddzielamy. Zadłużenie szpitala, zadłużenie miasta. Proszę odliczyć ten czas. Nie wiem, czy Pan Malinowski Pana tak poinstruował. Mogę Pana jedynie pochwalić za odwagę, że przyszedł Pan w jego imieniu, bo domyśla się Pan, że tu pochlebnych opinii pod Waszym adresem nie będzie. Jeśli chodzi o pytanie, no, jak wjeżdżamy do Grudziądza, przynajmniej od strony Brodnicy, w której mieszkam, no widać, że trochę się pobudowało tych dróg i tak dalej. Jednak ja uważam, że rozwój miasta jest co najmniej 5 razy za wolny. Myślę, że to jest adekwatne do tego, jak rządziła Platforma w całej Polsce. Chwalą się autostradami, tym wszystkim, co zrobili za unijne pieniądze. A tak naprawdę, jeśli dobrze by gospodarowali tym wszystkim, Polska by w zupełnie innym miejscu teraz stała, byśmy byli o wiele mocniejszym gospodarczo krajem. Ja mam nadzieję, że Grudziądz jest przede wszystkim w przebudowie i mam tu na myśli przebudowę kapitału ludzkiego, że wymienimy w końcu te elity tak zwane Platformy Obywatelskiej, które zawładnęły tym miastem bez kiwnięcia palcem Platformy Obywatelskiej, nic nie może tu nic zrobić. Przykładem tego, że Platforma no, działa jak działa, jest chociażby ten szpital, który jest masakrycznie zadłużony. Nie można tego oddzielać od miasta, Panie Prezydencie. I myślę, że w takiej sytuacji, jak obecnie jest miasto, każdy inny prezydent, gdyby miał chociaż trochę honoru, to podałby się do dymisji. Dziękuję. Jeszcze ma pan minutę. I ten mój czas oddzielony. Będzie na to 15 sekund. Nie chcę pana aż tak mocno tutaj gnębić. Może na te pytanie wystarczy. Myślę, że następne będą bardziej konkretniejsze. To będzie. Jest mecz dzisiaj, także też nie ma co tu się rozlepać za długo. Nie wiem, o co chodzi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, zakończyliśmy pierwszą część związaną z pierwszym pytaniem. Czas na pytanie drugie i może tutaj zaczniemy teraz od pana posła. Da pan radę? No. Pytanie numer dwa brzmi następująco. Co doprowadziło do dzisiejszych problemów szpitala? To pana. 3 minuty. Podejrzewam, że gdyby władzę dalej dzierżyła Platforma Obywatelska, to temat cały czas byłby zamiecany pod dywan. Nie byłoby w ogóle tego tematu. Chwaliliby się, że mają nowoczesny szpital, że jest rentowny i tak dalej. Nagle PiS jest u władzy i się okazuje, że no, szpital ma taki dług, że tak naprawdę nie wiadomo, co już teraz z tym zrobić. Prezydent zgania winę na wojewodę, wojewoda na prezydenta, zamiast usiąść normalnie do stołu i bez tych politycznych gierek pomyśleć, co można zrobić, żeby szpital postawić na nogi. Dlaczego w tej sytuacji jest szpital? Myślę, że jest kilka powodów. Chociażby brak rzetelnego wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego szpitala. Jest Rada Społeczna Szpitala, jest dyrektor szpitala. Oni wiedzieli, co się dzieje w tym szpitalu. Nie od teraz, nie od 2 lat, nie od 3. Ponieważ taką robi się w kilka miesięcy, to naprawdę trwało długo. Podejrzewam, że po prostu każdy myślał o dniu dzisiejszym, o tym, jaką nagrodę ma dostać na koniec roku, a nie o tym, jak szpital będzie wyglądał za jakiś czas. Też powodem tego zadłużenia jest to, że szpital cały czas jedzie na kredytach, na pożyczkach. Jeśli jest, nie masz czego spłacić, bierze kolejny kredyt, okazuje się, że na coraz większe procenty. Każdy ekonomista powie, że to rozwiązanie jest błędnym kołem i w końcu się urwie te dofinansowanie. Myślę, że też zabrakło wsparcia ze strony miasta Grudziądza dla szpitala. Nie wiem, czy nie zostały przeprowadzone gruntowne kontrole szpitalu, żeby sprawdzić, jaki jest stan tego szpitala. Może po prostu, nie wiem, czy prezydent olewał ten temat, ponieważ tak jak teraz się wynikuje, że to jest
działka wojewody. W każdym razie zabrakło na pewno tego nadzoru, chociaż myślę, że ze strony szpitala też musiały jakieś sygnały do prezydenta dochodzić. Po prostu to jest tak absurdalna sytuacja, że ciężko sobie wyobrazić, o co tutaj chodzi. Kto zawinił? My tutaj się spotykamy. Tak naprawdę wątpię, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu, że dzisiaj rozwiążemy temat szpitala. Moja teza jest jedna. Jeśli ktoś doprowadza taki szpital do takiego zadłużenia i nagle teraz dopiero mówi o tym, że ma plan na to, że za chwilę szpital będzie rentowny, że będzie ponad 120 milionów zysku. Ja się pytam, czy tam jest również przewidziane wygrane w Totka z kumulacjami razem. To nie wiem, skąd te 120 się wzięło. No i uważam po prostu, że trzeba podejść do sprawy prosto. Nie sprawdzili się. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, co doprowadziło do problemu szpitala? Na pewno bardzo ponad 30-letnia budowa inwestycja samego szpitala w Grudziądzu. Przypomnę, że szpital w Grudziądzu decyzja o jego budowie, nowej lokalizacji zakłada w 1982 roku. Była to decyzja jeszcze poprzedniego systemu i podobno pana posła wtedy widzę na świecie jeszcze nie było. Tak, w 1985 roku ta budowa się, bo pan nie zna tego systemu, w jakim jak to funkcjonowało. Taka plus jest. Ja wiem, jak i teraz funkcjonuje. Wtedy budowa rozpoczęła się w 1985 roku i zakładała pierwotnie prawie budowę 1200 łóżek. Ta budowa została, tak się toczyła, bo inwestycją centralną praktycznie do zakończenia budowy szpitala w roku 2013 ostatni oddział powstał. Takie założenia, taki duży ogrom. Oczywiście gdzieś u podstaw był powód tego, że ten szpital miał gdzieś docelowo też służyć celom militarnym, tego nikt nie ukrywa, ponieważ wtedy w Grudziądzu funkcjonował również szpital wojskowy, który miał prawie 350 łóżek, szpitala tamtego już dzisiaj nie ma, stąd ta wielka budowa. Od początku lat 90. przy zmianie systemu w Grudziądzu szpital funkcjonował z dwoma lokalizacjami. W Starej, przy Szpitalnej i przy tej nowej. Wtedy dyrekcja szpitala wspólnie z władzami miasta po wielu próbach, ponieważ Grudziądz to nie był miastem, które miało wspaniałe gdzieś tam dojścia w stolicy do rządzących, do decydentów z różnych partii, w ugrupowaniach politycznych, bo to się działo na przestrzeni kilkunastu lat, podjęli decyzję, że z własnych środków szpital będzie kończył tę budowę, równolegle mając odpowiednią kontrolę, te kontrole, jak pan powie, w ostatnich dwóch latach szpital przechodził 128 kontroli. Dzisiaj jest kolejna regionalna izba kontroli. Więc te kontrole, jedna wychodzi, kolejna wchodzi. Tak to jest. Po prostu system szpitalnictwa w Polsce, w ogóle leczenia, należy uzdrawiać. O tym każdy rząd po kolei mówi. Ja się cieszę, że dzisiaj minister jest właśnie minister Radziwiłł, bo jest to, wydaje mi się, pierwszy od wielu lat minister, który podszedł do problemu ogólnie służby zdrowia w kraju, bo te długi się wzięły również szpitala, po pierwsze z inwestycji 350 milionów, drugie z nadmiarów znak wykonań, z całego systemu, który jest. Szpital jest dzisiaj otoczony miastami powiatowymi mniejszymi, w którym w Świeciu, w Kwidzynie i w Wąbrzezie funkcjonują szpitale prywatne. Szpitale prywatne, wszystkie ciężkie przypadki, skomplikowane, najdroższe, wszystko odsyłają do szpitala mieczyńskiego. Mając kontakt z NFZ-em, nie można ich odesłać, trzeba je po prostu leczyć. To co działamy w szpitalu, to mamy nowoczesną kadrę, dobrze wyposażone oddziały i tu mieszkańcy dobrze pamiętają, jak wyglądały te warunki w starym szpitalu, jak dzisiaj szpital funkcjonuje i co może zrobić. To co wspomniałem o ministrze Radziwiłle, tylko powiem, że zmiana właśnie ustawy o działalności leczniczej daje wielkie i duże nadzieje na to, aby problemy szpitali wszystkich w Polsce bardzo w krótkim czasie po prostu zniknęły. Nie wiem, pamiętacie, kilka miesięcy temu pojawił się sondaż w Gazecie Pomorskiej przeprowadzony na 500 mieszkańcach Grudziądza i oni, mieszkańcy ocenili, my oceniliśmy, kto jest winny za tą sytuację. I można powiedzieć, że tam porówno winny był. Mieszkańcy winili pana prezydenta i pana dyrektora szpitala Nowaka po 40% bodajże, mam na niej radę miejską, tak, w granicach 20%. Powiem tyle, jeżeli wygląda sytuacja następująco, że mamy grudziądzkie inwestycje medyczne powołane w 2011 roku,
mamy prezesem inwestycji medycznych jest osoba, która niejako jest w jeden raz występuje jako, że tak powiem, przełożona dyrektora szpitala z ramienia prezydenta, tak, będąc naczelnikiem, sprawy szpitala podlegały do spraw społecznych, czyli w jakiś sposób może nie, no, bezpośrednio z upoważnienia prezydenta nadzoruje ten szpital. Z drugiej strony jest prezesem inwestycji medycznych, tak, w których udziały ma szpital i miasto i można powiedzieć, że w tej sytuacji dyrektor szpitala jest przełożonym pani prezes, tak? Ona szpital ma chyba tam 20% udział, jak się nie mylę, tak? No to jak rozmawiam ze znajomymi, no to mówią wprost, mówię, no to ze znajomymi spoza Grudziądza, że jest to układ patologiczny, tak? No nie może być, że ręka rękę myje. Ja jestem przełożonym tutaj twoim, ty jesteś przełożonym moim, tak? No to przynajmniej raz jest nieetyczne, nie druga sprawa jest taka, no, że budzi refleksy, budzi wątpliwości i myślę, że to w jakiś sposób na pewno miało wpływ na to, że i władze miasta w jakiś sposób, tak, no, no i wszyscy dookoła skupieni tutaj odpowiedzialni w Urzędzie Miejskim, no, przestali nad tym panować i sytuacja wynikła, jak wynikła. Druga sprawa jest taka też, no, że no nie można, że tak powiem, rzucać się z motyku na księży. Ja pamiętam, jak w 2012 czy 2013 roku mój poprzednik, przewodniczący SLD na sesjach mu krzyczał wręcz, że sytuacja szpitala jest dramatyczna, bo wynosi zadłużenie wynosi 180 milionów, no to mówiono wtedy, że SLD jest hamulcowym rozbudowy szpitala. No wtedy się okazały te słowa prorocze, tak? Dzisiaj mamy 480 czy 530 milionów, już jak to ktoś powiedział z radnym, że dużo o te 50 milionów nie chodzi, tak? No, przy tych kwotach to procentowo patrząc na to już nie robi różnicy i ja bym upatrywał tutaj, tak? Brak nadzoru i no też nie wiem, jakaś megalomania, żeby budować coś, na co nas tylko nie stać. A jedną rzecz jeszcze, jeżeli bym mógł dokończyć, bo to tak mniej więcej wygląda, szanowni państwo, jak ja z żoną mieszkam w bloku, a chciałbym mieć dom, ale na ten dom mnie nie stać, tak? Idę do taty, żeby mi ojciec poręczył, bo ojcu mówi, że słuchaj, za 2-3 lata mówię, będę tyle zarabiał, że ja to wszystko spłacę. Tak? Dom buduję, w nim mieszkam, kilka lat mi ja mam odrożone terminy płatności. Przychodzi czas na spłatę, ja przychodzę do ojca i mówię, słuchaj, tato, wiesz, no stać mnie na to, żeby ogrzać ten dom, tak, no, żebyśmy normalnie egzystowali, wiesz, ale te raty to raczej ty powinieneś płacić, bo mnie na nie nie stać. No to tak oddaję. Dziękuję. Oczywiście z wielkim zainteresowaniem słuchałem o tych 50 milionach SZD. Chciałbym tak już dla rozgrzewki zapytać, który z radnych dysponuje taką wolną kwotą, żebym mógł ją sobie rzucić w kartę ofertę. Ale mniejsza. Dokładnie. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie Państwu zacytować dwie rzeczy. Ja nie chciałbym teraz mówić ogólnikami, chciałbym bardzo konkretnie. Pan dyrektor Nowak w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 napisał. Pozwolicie Państwo, jeżeli przedłużę, to dajcie mi tą chwilę, żeby dokończyć. Strata netto wynosząca 40 799 715,92 zł spowodowana jest faktem oddania nowych budynków szpitala do użytku, a także faktem jego wyposażenia medycznego i niemedycznego, co znalazło swoje odzwierciedlenie, uwaga, w zwiększonej amortyzacji sięgającej na koniec grudnia 2013 kwoty 41 221 092,33 zł. I tak, zwiększone koszty amortyzacji spowodowały pogorszenie wyniku finansowego. A, 2014, cytuję. Strata netto wynosząca 55 600 256,94 zł spowodowana jest głównie oddania nowych budynków szpitala do użytku, a także faktem jego wyposażenia medycznego i niemedycznego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w amortyzacji sięgającej na koniec grudnia kwoty 26 082 833,96 zł. I teraz proszę Państwa, jeżeli ta amortyzacja, która spadła o 15 milionów złotych, spowodowała pogorszenie wyniku finansowego o 15 milionów złotych, proszę Państwa, to jest jakiś kit. Rada Miasta nadzór finansowy to łyka. Proszę spojrzeć na te wykresy. Ta czerwona kreska do góry to są zobowiązania szpitala. Rosną. Jak Państwo widzicie, całkiem
przyzwoicie. Przychody to jest ta taka kreska, która się wypłaszcza od 2012 roku, idzie sobie zupełnie prośrodku. Prawda? Na dole zielona kreska to są należności. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że w tym szpitalu było absolutne rozpasanie finansowe. Absolutne. Tutaj wydawano pieniądze w ogóle nie biorąc pod uwagę, w jaki sposób inwestycje finansować. Oczywiście mówi się o nadwykonaniach. To są należności, ale proszę zauważyć, że te należności gdzieś się tam ustabilizowały. To nie to. To, co szpital dobiło, to jest absolutnie rozbuchane zobowiązania. Szpital rolował długi. Po prostu. Od 2009 roku, bo wtedy zaczął się kompletna katastrofa tego szpitala i każdy, kto tylko zadałby sobie trud przeczytania tych dość prymitywnych sprawozdań finansowych, które przedstawiano Radzie, bo one są prymitywne, to widziałby, że od 2009 roku ten szpital upada. I opowiadania pana dyrektora, że to jest amortyzacja, jak państwo widzicie, to nie jest amortyzacja. Ja, gdybyś Kamil jeszcze przerzucił następny wykres, tam jest również... Wiem, ale prosiłem o to. Nie. Nie wiem, jak... Dobrze, to w takim razie, okej, okay, to sobie... Domeczka jeszcze jest... W każdym razie, proszę Państwa, popatrzcie sobie na to, będziecie widzieli, dlaczego szpital pada na pysk. To jest bardzo proste. Dziękujemy bardzo. Sprytuję tak, że miasto nie jest rozwojem, lecz miasto jest bankrutem. To już do pierwszego pytania, które Państwo zadali. A teraz odnośnie tego, kto jest tym winien. Proszę Państwa, wina w mojej ocenie, aczkolwiek tu kolega, mój przedmówca powiedział, według tego sondażu to 40% tam się pan dyrektor szpitala. W mojej ocenie, to co słyszę zresztą często na sesjach czy na komisjach i te słowa padają raczej z ust nierządzących bez opozycji, wina przede wszystkim leży po stronie miasta, po stronie prezydenta i po stronie radnych, którzy głosowali tak, jak pan prezydent sobie życzył. Bo tak wyglądało to dokładnie. Proszę Państwa, pan Nowak na pewno nie jest tu bez winy, jako że bezkrytycznie przyjmował uchwały Rady Miasta, które były inspirowane do uchwały przez pana prezydenta. Proszę Państwa, szpital nie był budowany w podziemiu. Wszyscy wiedzieli o tym, że szpital jest budowany i przede wszystkim miasto wiedziało o tym, tylko nie było pokrycia finansowego. Jak można budować szpital, nie mając pokrycia finansowego? Proszę Państwa, też potrafię sobie zabudować Mercedesa lub Beninga i mając pieniędzy, biorąc kredyt. I dlatego jest taka dzisiaj sytuacja, nie inna. I proszę Państwa, mówienie przez pana prezydenta o podziale kompetencyjnym, że wojewoda jest, który zarządza, tym zarządza, jest założycielem. To jest miasto. Proszę Państwa, sprawa jest bezsporna. Ministerstwo Zdrowia, przepraszam, w tym miesiącu wystosowało z biura prawnego obszerne pismo, które jednoznacznie wskazało organem założycielskim jest miasto, a nie wojewoda i nie państwo. I tu też Państwa wprowadzanie opinii publicznych przez pana prezydenta to jest poniesie pasa. A więc winę ponosi miasto. Chcę powiedzieć, ale proszę, proszę Państwa, inwestycje, tak jak powiedziałem, nie są kosztem. Inwestycje nie wchodzą w skład wyniku przedsiębiorstwa, czyli szpitala. One obciążają, one zwiększają zobowiązania. I rzecz w tym, że zobowiązania są takie, które nie pozwalają dalej działać temu szpitalowi. Ja jeszcze będzie czas. Dziękuję.
dziękuję. Dziękuję bardzo. Pomysły na dalszy rozwój miasta. Prosimy, 3 minuty teraz dla pana. Proszę państwa, jakieś próby powoływania tych miejskich inwestycji, grudziąckich inwestycji medycznych, różne kocki, klocki, nie załatwiają, proszę państwa, załatwienia sprawy. Absolutnie. Żadne tam szalmale nie mają najmniejszego znaczenia. Powiem tak. Czuje się sprawa szersza, bo rozbija się wszystko o to, że inwestycje nie były finansowane, nie miały źródła finansowania. I stąd to te zobowiązania przekraczające 500 ponad milionów. Jest, proszę państwa, taka sytuacja, że ten szpital rzeczywiście jest największym szpitalem w województwie. Zatrudnia, nie zatrudnia, też bardziej zatrudnia. Ponad 1000 łóżek, a 1030 czytaczy. Nie ma drugiego szpitala w województwie, który by miał 600-500 posłowych, ponad 600. Tak, to nie jest istotne. To jest duży szpital. I proszę państwa, w tej chwili jest taka sytuacja, że według mojej wiedzy buduje się też szpital w Toruniu. I pytanie moje jest takie, do siebie i do wszystkich państwa. Czy zostało zbilansowane przez Ministerstwo Zdrowia? Zbilansowane. Potrzeby, to znaczy, czy łóżka w województwie kujawsko-pomorskim mają pełne obłożenie, czy nie mają pełnego obłożenia? Czy ten szpital budowany w Toruniu, co jest bardzo pani na sercu, na pewno, bo pani jest stronniarką, panie szanowny. Takie firmy w branży medycznej w Polsce, jak sądzę, istnieją. Jeżeli nie ma ich w Polsce, można ich poszukać gdzie indziej. Oczywiście należy rozdzielić radykalnie zarządzanie finansami i zarządzanie medyczne. I dlatego potrzebny jest dyrektor medyczny, dobry dyrektor medyczny z wizją tego szpitala. Być może pan Marek Nowak. Ja nie twierdzę, że nie. Takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o szpital. Natomiast jeżeli chodzi o Grudziądz, proszę państwa, ja myślę, że wielką rzeczą w Grudziądzu było zawsze szkolnictwo techniczne, średnie szkolnictwo techniczne, które w tej chwili, no powiedzmy, że nie kwitnie bardzo dobrze. Chociaż w rankingach nasz zespół szkół technicznych nie jest znowu na takim bardzo odległym miejscu, bo gdzieś koło setki tam się pojawia. Myślę, że kształcenie ludzi właśnie w kierunkach technicznych, średnich, zawodowych, ale na najwyższym poziomie w Polsce jest 10 razy więcej warte niż budowanie dziwnych uczelni wyższych. Trzeba spojrzeć na scenę polityczną, tak? I Grudziądza, i kraju, i województwa. No, ja troszkę tutaj w tym tematem szpitala się w ostatnim czasie zajmowałem i w mojej ocenie nie ma woli politycznej jednej ze stron, aby ten, że tak powiem, to patowo, to tragiczną sytuację rozwiązać. Z drugiej strony się kompletnie nie dziwię, że nie ma woli, tak? Bo ktoś sobie na to, to mieszkańcy to potwierdzają, ktoś sobie na to, że nie ma woli, zasłużył, czyli obecnie rządzący, no niestety, tak. Bo pamiętam, jak dzisiaj jak na sesjach była mowa o tym, że jak radni opozycji mówili o szpitalu, że taka jest sytuacja, jest jaka jest, czyli jest sytuacja trudna, no radni Platformy mówili, że spokojnie, damy sobie radę, ale jak już w końcu, że tak powiem, ten balon pęknie, to nagle radni Platformy zaczęli mówić, że ten szpital jest nasz. Przedtem było w jakiś sposób, ja takie wrażenie odnosiłem, będąc przez te półtora roku uczestnicząc w sesjach, że szpital, jak było dobrze, jak było budowane, jak były jedne, drugie wybory, się chwalono. Przecież jak się pamiętam, chyba w 2011 roku nawet w spocie ogólnokrajowym ten szpital był pokazywany jako jeden z najnowocześniejszych. Przyjeżdżali tam premier Donald Tusk, przyjeżdżał przyszły i później obecny prezydent Bronisław Komorowski, tak, no ale były obiecanki, było wiele pięknych słów, jak to przeważnie jest w kampaniach wyborczych, no a później zostaliśmy sami z tym szpitalem. Tak? No nie ukrywajmy dzisiaj tego, że obecnie rządzący, tak, w mojej ocenie, to jest moja ocena, ona może być, pewnie będzie subiektywna, jest tak, że w jakiś sposób PiS dzisiaj grilluje Platformę Obywatelską, tak? No bo jeżeli by chciał, by powiedział, ja wychodzę z takiego założenia, na przykład by powiedział dobrze, by pokazał tą swoją
że tak powiem, dobrą twarz i wypowiedział dobrze. No robiliście bałaganu, ale my pokazujemy, że mimo, że jesteście z Platformy, to wam pomożemy, tak? Bo tutaj możemy ten konflikt rozwiązać. A tej woli nie ma. I obojętnie gdzie, czy to są władze obecne, czy inne władze, które przyjdą, tak, czy przyjdzie komisarz, jeżeli ten komisarz, załóżmy, wisi nad nami widmo komisarza, no jeżeli on przyjdzie i nie dostanie wsparcia z rządu, no to przecież on też nic nie zrobi. Zmiana, sama zmiana w sobie nie da, tak? To za to musimy, no systemowo musimy pójść. Musi być wola, musi być, że tak powiem, no choć nawet nie podarowany, ale pożyczony ten tani pieniądz na dzień dzisiejszy, no to tak wygląda, że my by chcieli, ale nie możemy. Tak mówię, burzacze tu serio, bo to tak wygląda. Chciałbym także powiedzieć jeszcze tej rzeczy, no. Jeżeli biorąc pod uwagę to, że dyrektor szpitala jest osobą kontrowersyjną, w latach 2000, to niedawno w jednym z programów mówiłem, no Sojusz Lewicy Demokratycznej zwolnił dyrektora, tak? Jak przyszedł rok 2002 i SLD odeszło od władzy, to dzisiejsza Platforma Obywatelska i PiS, to był ruch dla Grudziądza, z wtedy prezydentem, nowo wybranym Andrzejem Wiśniewskim, przyszła do władzy w Grudziądzu, no i jedne z pierwszych ruchów kadrowych były takie, że pan Marek Nowak wrócił na to stanowisko. W 2006 roku Platforma Obywatelska, idąc do wyboru, no, jedno z sztandarowych hasł ich było takie, że mówiła, że dyrektor na pewno nie będzie pracował, bo jest odpowiedzialny za to i za to. No minęło 8 lat. Panie Łukaszu, kończymy powoli. Przepraszam, taki wywód mi tak. Dziękuję. Proszę Państwa, no jest kilka ścieżek, o których mówimy i cieszę się, że mam nadzieję, że też merytorycznie dzisiaj rozmawiamy. Przede wszystkim jedna ścieżka, której nie będę się rozwijał, to jest to, co wczoraj na sesji, że to mówiliśmy. Dzisiaj nie mamy pewności, żadna ze stron jest organem tworzącym nasz szpital. To jest tak, jakby mieć samochód, który jeździ się porusza, ale ma fałszywe papiery. I prędzej czy później, czy ten szpital, kto będzie rządził w mieście, to tą sprawę tak trzeba wyjaśnić. Ja wierzę, że ona się w najbliższym czasie wyjaśni, a chciałbym wierzyć w to i mam wielkie przypuszczenie, że tak też się stanie, że jednak organem tworzącym jest wojewoda. Ale równolegle, to co wczoraj dyrektor Marek Nowak przedstawił, jest to kolejny pomysł, jest to przeniesienie nakładów inwestycyjnych, tych wartych około 370 milionów na spółkę wraz z spółkami o takiej samej wartości. Jaką mamy sytuację? No spokój. Proszę, ile czas doliczyć, tak? Dziękuję. To jest po prostu tak, że spółka z własnością gruntów, natomiast nie nakładów, nie budynków. Jeżeli te budynki, na które wzięto kredyt, przeniesiemy do spółki, to przede wszystkim spółka może odzyskać VAT. Około 50 milionów złotych i może się ubiegać o kredyt restrukturyzacyjny na przykład w instytucjach państwowych, bądź zaprosić też choćby Polski Fundusz Rozwoju, podległy pod Ministerstwo Rozwoju udziałami, tak, do swojej spółki. To jest jakby druga możliwość. Równolegle duże też nadzieje, jak wspomniałem przed chwilą w swojej poprzedniej wypowiedzi, widzimy w zmianie ustawy o działalności leczniczej i o pomysłach ministra Ciebiła, aby powstał właśnie Fundusz Rozwoju Szpitalnictwa. Tam są bardzo dobre zapisy, tam zniknęło kilka artykułów z poprzedniej ustawy, no tak obowiązujące jeszcze, bo ona w tej chwili czeka na podpis samego już prezydenta, przeszło przez Senat, więc tam jest dużo też nadziei. Kolejne rzeczy to dzisiaj dyrektor szpitala nie rozmawia. Rzeczywiście, może poprzednio nie powiedziałem, skąd to się wzięło. Być może wzięło się z wielkiej, zbyt dużego optymizmu samego dyrektora w stosunku do poprzedniego rządu. Miał dużo obiecane, niestety rządu już nie ma, tak? A te faktury do zapłaty gdzieś zostały. Natomiast, no spokojnie, ale dzisiaj jest jakaś nadzieja w rozmowach właśnie z Ministerstwem Zdrowia. Dzisiaj dyrektor Nowak sam już nie rozmawia, ma swoich pełnomocników, renomowane kancelarie, renomowane firmy i to one negocjują. I pierwsze sygnały są bardzo pozytywne, bo tak jak przedmówca powiedział, to nie jest problem Grudziądza, tak? Mieszkańców. Czy odpowiedzialnego, to jest problem mieszkańców półmilionowej populacji województwa kujawsko-pomorskiego. I tutaj trzeba szukać rozwiązania. Kolejna rzecz to też w zmianach przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie się mówi przede wszystkim o uprzywilejowaniu szpitali tych, które są publiczne, kosztem tych niepublicznych. Ponieważ ten system trzeba uzdrowić, jak i też usieciowienie szpitali, czyli na mapie Polski pokazać, że ten szpital musi mieć wyższy kontakt w stosunku do otoczenia
No i jeszcze ostatnia rzecz to oczywiście nadlimity, które różnie liczone są od 70 do 100 milionów i tutaj też są daleko zaawansowane rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby je odzyskać. Choćby w części. Chciałbym jeszcze raz odnieść się do pana prezydenta do poprzedniej wypowiedzi. Z kolei nie chciałbym, żeby pan pomyślał, że tak personalnie pana atakuje, ponieważ ja nie oceniam ludzi, oceniam czyny. I powiedział pan, że szpital przeszedł ponad 100 kontroli, ale co z tych kontroli wyniknęło, skoro dopiero temat teraz ruszył? Dobrze. Cieszę się, że pan Jacek przedstawił ten wykres. Mogliśmy zobaczyć, jak mocno rosło zadłużenie szpitala. To nie jest normalne. Po prostu tam, tak jak pan Jacek powiedział, po prostu było marnotrawstwo. To, co powiedziałem wcześniej, dla mnie jedyna opcja to opcja zero. Ten zarząd nie sprawdził się, skoro przez tyle lat doprowadził do takiego zadłużenia szpitala, to on już nic dobrego dla tego szpitala nie zrobił. To jest w ogóle problem w całej Polsce, że właśnie w instytucjach państwowych, w urzędach i tak dalej, urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje decyzje. A tutaj mamy do czynienia z wielomilionowym budżetem, czasem podpis bądź niepodpisanie czegoś. Konsekwencja tego jest ogromna i szpital albo idzie w dobrym kierunku, albo w złym. Tu widzimy, że zarząd się nie sprawdził, te decyzje były złe. Nie ma w ogóle dyskusji, powinien zostać odsunięty. Obawiam się tylko, że jeśli przykładowo po Platformie Obywatelskiej ktoś inny przejmie władzę w Grudziądzu, powiedzmy teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość, że oni z kolei znowu wstawią do szpitala nieprofesjonalistów, tylko gości, którzy będą mieli CV na pierwszym miejscu członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. No niestety tak się dzieje w Polsce, że to jest główny argument przy wyborze ludzi. Teraz zresztą widzimy, teraz Prawo i Sprawiedliwość tyle mówiło o nepotyzmie za czasów Platformy i PSL-u, który oczywiście był, to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast oni poszli po bandzie. No, to są w niektórych spółkach robią, to jest masakra. Łącznie ze stadnioną koni i tak dalej, no, wymieniają byle swoich. TKM, teraz my, wiecie państwo, co to za spółka. Tyle, dziękuję. A tylko 300 milionów zadłużenie, tak? Centrum Zdrowia Dziecka około 300 milionów. Tak, ale mówimy o Grudziądzu, który ma około 100 tysięcy mieszkańców, a nie mówimy o dużej Warszawie. I ja mam takie pytanie proste, bo przysłuchiwałam się z uwagą, spisałam sobie różne propozycje wyjścia z sytuacji, też różne ciekawe uwagi na temat Grudziądza, ale nie o tym chciałam mówić, tylko właśnie o szpitalu. I czy nie ma pan takiego po prostu po ludzku poczucia obciachu, że zarząd szpitala jest w dużej mierze winny tym, że było to źle zarządzane? Raport NIK-u, który też sobie przejrzałam, w zasadzie mówi jasno o zaciąganiu pożyczek na wysoki procent, do 12%. No, dla mnie jest nie do pomyślenia to, że zarząd zaciąga pożyczki u lichwiarzy, tak naprawdę u lichwiarzy, że tak naprawdę nie były wdrożone plany restrukturyzacyjne z 2013, z 2014 roku. Było łamane prawo zamówień publicznych. Czy miasto nie wpadło na tak prosty pomysł, jak odwołanie zarządu, który, mówiąc brzydko, doprowadził ten szpital do ruiny finansowej? Czy nie ma pan po prostu tak poczucia obciachu? Przecież ten sam zarząd nic nie zmieni, nawet jeżeli te zmiany, o których pan mówił, mówił pan o czterech takich propozycjach, nawet jeżeli cokolwiek zmienią, nawet jeżeli jakby popchną ten szpital w kierunku jakiegoś rozwoju, w kierunku utraty tego długu, czy jednak to nie powinni być inni ludzie? I jeszcze mam pytanie do pana z SLD, bo ja rozumiem, że pan głosował przeciwko absolutorium, tak, budżetowym prezydenta. Nie? Ja tego też nie rozumiem, że Rada Miasta przyklepywała po prostu budżet miejski, wiedząc, że to się wszystko dzieje. Wszyscy głosowali za, cała Rada Miasta, to tak po prostu z ciekawości się pytam, bo aż zdziwiona jestem. I to, co pan wcześniej tutaj Kaszewski wspomniał, to właśnie między innymi odszukałem stare dokumenty, wchodząc, co tak naprawdę się stało i kto w tym mieście kiedyś przejął
tak wielki szpital z ilością prawie 1100 łóżek jako miejski, gdzie nie ma takiego innego szpitala w Polsce. Po prostu nie ma. Nie ma i zacząłem szukać. Po prostu nie doszedłem, kto to zrobił, bo nikt tego nie przejął. W dokumentach niestety jest wojewoda toruńska. Dlatego ruszyliśmy całą tą sprawę. Ją trzeba wyjaśnić, tak? Ją trzeba wyjaśnić. Wierzę, że w najbliższych tygodniach ona będzie wyjaśniona, bo po sygnałach właśnie z NSA, który gdzieś odpowiada, że powinien to poza kolejnością, poza normalną kolejką. Raportników, proszę Panie, choćby z 2010 roku, pokazałem panu posłowi przed chwilą, nakazywał dalszą budowę szpitala. Mówię o tym wcześniejszym raporcie, tak? Bo on też taki jest, mogę go też pokazać. Tak? Więc tu mówimy o tych tego. Kwestia lichwiarstwa, rzeczywiście, to jest problem szpitali w Polsce. Dzisiaj, jak wiemy, każdy szpital, czy tam Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Centrum Zdrowia Dziecka, ma ponad 500 milionów, przy czym nasz 100 milionów łóżek ma, przypomnę, 350 inwestycyjnych. To są inne jakby długi, bo jest majątek, który powstał, tak? Zawsze go teoretycznie można sprzedać. Gdzieś coś się sprawdzić. Mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie. Natomiast z tymi lichwiarskimi pożyczkami jest tak, że firmy farmaceutyczne inne dostarczają, są zachwiania w finansach i z automatu 31 dnia sprzedają właśnie ten firmy lichwiarskie. Problem państwa jest taki... Prosimy o spokój. Państwa polskiego jest taki, że szpitale, które... No nie mogą upaść z mocy ustawy, bo są spółkami prawa handlowego, można podjąć ewentualnie decyzję o ich likwidacji, po prostu nie są w stanie od tego samego państwa uzyskać tanich środków restrukturyzacyjnych, taniego kredytu na poziomie 2-3%. Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest tym państwowym bankiem, no, wymyśla tyle zabezpieczeń, tyle różnych procedur, żeby uzyskać takie środki, to trzeba kilka lat czekać. Tak? W tej chwili jest pomysł, właśnie wspomniałem ministra Radziwiłła, żeby utworzyć ten fundusz rozwoju szpitalnictwa, które oddłuży dług szpitali w Polsce łącznie z prawie 17 miliardów złotych. Taki jest dług szpitali i on z roku na rok po prostu z uwagi na niedoszacowanie kontraktów wzrasta. To, co wczoraj choćby dyrektor Nowak wspomniał, te długi w szpitalach będą wzrastać, ponieważ kontrakty w przyszłym roku powinny się zachować na tym samym poziomie, ale co się dzieje? We wrześniu niepokoje i pewno słusznie, ludzie chcą więcej zarabiać. Przed ratowników, w średnim personelu białym medycznym, oni chcą więcej zarabiać, pielęgniarki, widzimy strajk ostatnio w mediach, ale również, więc płace temu personelowi trzeba podnieść, ale też idzie od 1 stycznia najniższa krajowa w górę. I też słusznie, ale ona się odbije na tych pracownikach kosztów gospodarczych, którzy są najniższe, więc koszty funkcjonowania szpitala, wszystkich szpitali, tego wdrożonego też wzrostą, jak i też u usługodawcy dla szpitala różnych usług, jak choćby prania, gdzie tam podejrzewam, że panie właśnie na najniższym krajowym pracują, jeżeli im wzrosną wynagrodzenia, więc to się też odbije na kosztach funkcjonowania wszystkich szpitali w Polsce. W pierwszej dekadzie maja Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała opinię w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Opinia, tak wobec opinii był następujący. Opiniuje z istotnymi zastrzeżeniami. No, oczywiście, tak jak w każdej opinii, są te dane statystyczne i zastrzeżenia przede wszystkim dotyczące zadłużenia szpitala, który rzutuje na sytuację finansową miasta. Ja pozwoliłem sobie przygotować projekt opinii. Ta opinia była, że tak powiem, ani pozytywna, ani negatywna, do dyskusji. Opinia została przesłana wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej przez Biuro Rady z prośbą o to, żeby ewentualne jakieś uwagi wnieść. Od dnia posiedzenia komisji żadnych uwag ani ze strony Platformy, ani ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie wpłynęły. Tak? Owszem, one wpłynęły, wiedziałem, że wpłyną nagle na posiedzeniu komisji, to jest źle, no tutaj radni PiSu odmówili podpisania tej opinii, no i ich takie prawo, natomiast mówię, przedtem nie mieli obiekcji. Wypunktowała, my w mniejszym stopniu, nasz nacisk poszedł w kierunku szpitala, tak? No i mówię, ona nie była negatywna, bo pani poseł i szanowni państwo, gdyby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie budżetu by była negatywna, to bym się nie odważył innej opinii przygotować niż negatywna, tak? Ale tak nie było. Co do wiarygodności zarządu szpitala, ja sobie znowu z uporem maniaka pozwolę zacytować.
Ponadto w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2011 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia nie wykazano, chodzi o szpital oczywiście, nie wykazano udzielonej w 2011 roku gwarancji w kwocie 273 miliony złotych i trochę tam 771 tysięcy. Co stanowiło naruszenie artykułu 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zarząd jakiejkolwiek spółki, który miałby w opinii audytora takie zastrzeżenie, wyleciałby w momencie, kiedy właściciel otrzymałby opinię. Wyleciałby na zbity pysk. Natomiast, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, jakie jest źródło tego, proszę Państwa. Raportniku, który władzom miasta był znany. I chciałbym Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj odnośnie tego, o czym mówił Pan Radny. Znowu odwołując się do praktyki biznesu. Jeżeli firma otrzymuje od audytora opinię z zastrzeżeniem, to właściciel traktuje taką opinię jako negatywną. Jednoznacznie negatywną. Dziękuję. Proszę się też nie dziwić, jest Pan tutaj jedyną osobą, która reprezentuje władzę zwierzęcą. Chciałem Pana zapytać, bo powiedział Pan, że w chwili obecnej są prowadzone rozmowy w sądzie, najwyższym sądzie administracyjnym, kto jest tym organem władczym, jeżeli chodzi o szpital. I tutaj jakby tą argumentację Państwa rozumiem, bo znaleźliście lukę prawną, szukacie pewnego rozwiązania, żeby te pewne zobowiązania jednak spłynęły na wojewodę, a nie na miasto Grudziądz. Jednak tutaj bardziej mnie ciekawi to, co się działo przez te kilka ostatnich lat, szczególnie gdzie były kampanie wyborcze i tak bardzo chwaliliście się tym szpitalem, że bardzo nowoczesny, tak? Właściwie tutaj można powiedzieć, że tym argumentem też wygrywaliście wybory, bo ludzie to widzieli, ludzie widzą te zmiany, że szpital się rozbudowuje, nikt nie do końca się orientuje, jak to wygląda w kwestiach finansowych, ale mamy nowoczesny, jest super, i oddają głos na platformę. Teraz mam pytanie, bo mamy teraz taką sytuację, jaką mamy z zadłużeniem. Zmieniła się władza, problem jest duży, szukacie innego rozwiązania, a wcześniej te wstęgi przycinaliście. Czy macie jakiś taki kręgosłup moralny, że próbujecie szukać tych rozwiązań w momencie, gdy się pali grób pod nogami? A jak było dobrze, no to byliście pierwsi na tych stronach gazet przy przycinaniu. Jak Brytyjczycy zadecydowali, że chcą wystąpić z Unii, to David Cameron padł się do dymisji. Tutaj Państwo jesteście dalej przy władzy. Jak to wygląda u Was z moralnością? Dziękuję. Sam Pan przyznał swoje wypowiedzi, że ten szpital stoi, że on jest nowoczesny, że on leczy dobrze ludzi, tak? Że Grudziądzanie, mieszkańcy okolic mają gdzie się leczyć. Gdy każdemu z nas coś się stanie, naszemu członkowi rodziny, to wiemy, że tam znajdziemy pomoc. I o tym trzeba pamiętać, tak? To, czy ten szpital, Pan wspomniał, czy miasto, czy wojewoda, to nie ma znaczenia, tak? To jest publiczne, tak? Pamiętajmy, że ten szpital służy ludziom. I tak naprawdę, tak jak wspomniałem, do Skarbu Państwa powinien pokryć przede wszystkim inwestycje budowy tego szpitala. Natomiast podkreślę, że jesteśmy... Ale my się tam leczymy, proszę Pana. My wszyscy. Pan też tam mówi, a Pan tego nie życzy oczywiście, tak? Ale możemy go obejrzeć, żeby go zobaczyć, tak? Naprawdę chcę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością prezydent Malinowski przez te lata rządził, został doceniany przez trzecią z rzędu kadencję, bardzo wysokim wynikiem. Mieszkańcy miasta dobrze ocenili jego pracę, więc on naprawdę nie ma zamiaru podawać się do dymisji, co nie jeden by tutaj po tej sali chciał. Matki Polki, tak? No jest tutaj troszeczkę chybione, ponieważ organem, który wykładał środki na budowę tych dwóch instytucji, no nie było blisko 100-tysięczne miasto, które większość budowy szpitala sfinansowało w pewnym sensie, tak? I pytanie mam do Pana posła Szramki, ponieważ było pytanie, jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu w szpitalu, jednakże Pan na to pytanie nie odpowiedział, jak zresztą znacząca część tutaj uczestników debaty. Dlatego chciałbym dowiedzieć się, jaki Pan ma pomysł, co nowy zarząd, który byłby wprowadzony po obaleniu, że tak powiem, tego zarządu, musiałby zrobić, żeby sytuacja szpitala wyprowadzona została na prostą. Jeżeli te działania, które podjęła obecna władza miasta i obecny zarząd szpitala są niewystarczające, to jakie należałoby podjąć?
Wiedziałem, że przede wszystkim musimy wymienić zarząd. Ten zarząd, tak, który doprowadził do tego... Co nowy zarząd by musiał zrobić, bo wymiana zarządu... Wpuścić ludzi, którzy znają się na zarządzaniu choćby takim przedsiębiorstwem, jaki jest szpital. Oni już sobie doskonale z tym poradzą. Co, żadnej filozofii nie widzę. To znaczy, no, ja widzę filozofię, ponieważ jeżeli mamy osoby, które prowadzą finanse szpitala i finansowanie tego szpitala od samego początku nie było w 100% takim, jakim powinno być, tak? Ponieważ u nas 100-tysięczne miasto nigdy nie powinno budować takiego szpitala, jednakże władze centralne wówczas podjęły inną decyzję i w pewnym sensie scedowały na miasto budowę tego szpitala. W takim razie, w jaki sposób powinniśmy, no rozumiem, że jeżeli pan tutaj uczestniczy w tej debacie, to przyszedł pan z jakimiś konkretnymi pomysłami na rozwiązanie tego problemu, a nie zmianą kadry zarządzającej, ponieważ ta sama zmiana nic nie da, tak, jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś pomysłu. To jest właśnie taką analogię przytoczę. Jeśli jedzie pan w wyścigu samochodowym, nie ma pan pojęcia o tym, jak prowadzi się samochód, to pana ekipa wpuszcza kogoś, kto umie ten samochód prowadzić. Tu jest to samo. Dlaczego w takim razie pan bierze udział w tej debacie, skoro nie ma pan pojęcia o tym, jak prowadzi ten samochód, którym jest w tym przypadku szpital? To rozumiem, że ta debata, tak przynajmniej zaproszenie było kierowane, ma być merytoryczna. Jeżeli ktoś nie umie, czy nie ma pomysłu na to, jak ten szpital ewentualnie wyprowadzić z tej sytuacji, no to wydaje mi się, że no nie powinien stawiać się na tą debatę, tylko reprezentować go powinny te osoby, które taką wiedzę posiadają. Jest przedsiębiorstwo, potrzebny jest zarząd, który będzie umiał o tym prowadzić. Myślę, że pan jest w błędzie. Debata polega na tym, że się na niej dyskutuje, a nie ocenia. I właśnie przed sekundą obraził pan gościa, czyli osobę, którą zaprosiliśmy, chwileczkę, którą zaprosiliśmy do debaty, aby wypowiedział swoje zdanie. Wyraźnie wypowiedział i dał panu odpowiedź. I pan, chwileczkę, pan uważa, że nie, ja uważam, że odpowiedź padła. Natomiast obrażanie gości jest nie na miejscu, to po pierwsze. Odnosząc się do tego, co pan powiedział wcześniej, ja się odniosłam do uwagi pana prezydenta, który powiedział wyraźnie, że wszystkie szpitale w Polsce są zadłużone. Tak? Powiedział taki kolokwializm. Taki odniosłam do tego i powiedział, że okej, są. Wymieniłam Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polskiej, tak? Nie, ja się odniosłam do pewnej konkretnej rzeczy. Natomiast chyba jesteśmy nie na tej samej debacie, bo ja siedząc tutaj i słuchając panów, w zasadzie spisałam sobie aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem różnych rozwiązań. Ta debata jest rozmową i zaproszeniem do dyskusji na temat sytuacji w Grudziądzu. My tutaj nie jesteśmy ekspertami, którzy załatwią sprawę zadłużenia Grudziądza. Natomiast debata jest po to, aby mieszkańcy, tacy na przykład jak pan, mieli prawo wypowiedzenia się, którzy będą mieli prawo zadania pytania prezydentowi, radnym, posłom, żeby była dyskusja. Co z tego będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast mam nadzieję, że ta debata będzie zaczątkiem do tego, że wspólnie w Grudziądzu zostanie wypracowany sposób na to, jak wyjść z tego pata. Jakim rozwiązaniem jest wymiana zarządu? Jest, ale to jest jakiś pomysł, tutaj padło dużo propozycji. Ja na przykład siedząc i przysłuchując się wypowiedziom na przykład pana prezydenta, który tutaj jest najbardziej zaczepiany, ale to chyba całkiem logicznie. Siedząc tutaj pomyślałam sobie, czy na przykład ktoś pomyślał o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na przykład. Ja ostatnio jestem w komisji samorządowej, mieliśmy wyjazdowe posiedzenie do Mrągowa i do Mikołaja. Tam odwiedzaliśmy taką placówkę, która była w fatalnym stanie i właśnie przejście na partnerstwo publiczno-prywatne okazało się dosyć dużym sukcesem. Oczywiście to jest ryzykowne i nie jest też taką rzeczą, która zachęca przynajmniej tutaj w Polsce do działania, ale czy ktoś na przykład pomyślał o takim rozwiązaniu, no bo to też jest jakieś rozwiązanie. Pani poseł, no, żyjemy w realiach, jakich żyjemy. Mamy cztery plataki. Plajzon ostatni, więzienie, jednak, zrany w Polsce. Mało który urzędnik
podejmie decyzję, żeby wchodzić w partnerstwo, ponieważ kontrola za kontrolą, podejrzenia o korupcję są przeogromne. Tam, gdzie pani była, w tej komisji na pewno też tak będzie. Ja uczestniczyłem w podwodach PP przy Ministerstwie Rozwoju w poprzednim pierwszym rządzie, jeździłem, doradzałem ministrowi. Co można zrobić? Myśmy też pomysły z Rodziąca na to przedstawiali. To jest bardzo dobry pomysł, żeby w ogóle ruszyć całą Polskę, tak? Natomiast cały czas no, część społeczeństwa mówi, jeżeli poszło cokolwiek w PPP, to jest jak na pewno ktoś miał jakiś biznes. No wiadomo, że ktoś, kto wchodzi w PPP, no ma biznes, tak? Tylko żeby później nie był oskarżany o to, że załatwił coś, nie wiem, pod stołem i tak dalej. Niestety u nas tak jest. To nie jest Wielka Brytania, gdzie wiele różnych inwestycji samorządowych, publicznych realizuje się w ramach PPP. U nas naprawdę jest kłopot z tym jeszcze. Postulowałem zmianę, radykalną zmianę, całkowitą wymianę zarządu. Praktyka jest taka, że właściciel, który wymienia zarząd, on wie, jaki ma problem i wie, jaki ma cel. Tym celem jest zwykle usunięcie strat i wyprowadzenie firmy, instytucji, przedsiębiorstwa na prostą, tam gdzie ta krzywa nie zobowiązań, a zysku rośnie. Poszukuje się wtedy zarządu i poszukuje się go wśród fachowców i każdy z tych fachowców, znając problem, znając cel, przedstawia propozycję rozwiązań i właściciel wtedy wybiera tego kandydata, który przedstawi najbardziej sensowny dla właściciela. Jestem rodzonym zbyczajnym, który załóżmy znam wszystkie tematy na dzień dzisiejszy i tak dalej. A i bym chciał, żeby pan załóżmy wpłynął na to, że mi te około 100 milionów czy tam ile wpłynęło do tego szpitala. Żeby państwo tłumaczył się tym, że nadwykonania, że to nie tyle, proszę bardzo, powołać komisję, nie wpadają. Czy to nadwykonania rzeczywiście, bo tak jak my mówimy, że 38 w granicach, około 40% strzela, jest leczonych naszych pacjentów, a pozostali to są nawet z Ameryki, jak przyjedzie. Ale gdzie idzie pieniądz? Nie idzie pieniądz. Problem taki, który narastać będzie, bo przecież wiadomo, że specjalistów mamy i leczyć chcemy i tylko należy po prostu zrozumieć jedno. Nie politycznie i mam prośbę tutaj do posła Szlachty. Żeby załóżmy temat, jesteście partii rządzącej. Pokażcie, że możecie ten problem rozwiązać. Czy pan się odniesie, że pan wie pan, te 100 milionów też się nie wzięło znikąd. To są po prostu błędne decyzje urzędników. Nie ma odpowiedzialności od tych decyzji. Gdzie są te błędy? Gdzie u góry czy na dole? Jeżeli mogę, panie poseł, bo pan moderator. Prosimy. Na temat tych limitów. Ja podam panu Dymiowi, dziękuję, że ten temat poruszył w ogóle. I panie pośle, nie są błędne decyzje urzędników, bo to są kwestie ratowania życia. To mogą pana spotkać, pana osobę najbliższą. Ja nie tak dawno rozmawiałem z doktorem Adamem Zawodowskim, autorytetem z dziedziny neurochirurgii, naszym ordynatorem właśnie oddziału w Grudziądzu, gdzie tutaj cała północna Polska przyjeżdża, jakby zabiega o zabiegi pana doktora. On mówi, panie prezydencie, no jeżeli stoi u mnie matka z dzieckiem, który ma tleniak, a według instrukcji NFZ-u nie jest to zabieg ratujący życie, ja mam powiedzieć, przyjedź chłopiec za 2 lata, mam kolejkę, a wiem, że on w międzyczasie zejdzie z tego świata, to ja takie decyzje nie podejmuję, po prostu go przyjmuję i operuję. I stąd powstają na tym miejscu. Natomiast środki to jest błąd. Dajmy skończyć panu prezydentowi. Tak. Może NFZ to jest błąd w ogóle systemu, bo my za mało środków mamy w systemie, tak? Ale nie błąd lekarza i naprawdę nie błąd gdzieś tutaj, jak państwo mówiliście wcześniej, władz miasta z nadwykonaniami. Ja powiedziałem, że władz miasta. Ale jakoś urzędnik, to nawet mam napisane, nie wiceprezydent, tylko urząd miasta tutaj na tym, więc się jakby identyfikuje z urzędnikami. Tak? Więc nie chodzi o urząd miasta. Przepraszam, bo nie pośle, to dałem tylko ten problem. I stąd właśnie powstają nadlimity. I to, co pan radny Wiśniewski mówił, że tak naprawdę dzisiaj dochodzenie do swoich praw przed NFZ-em, NFZ nie ma środków finansowych. Czy on wydał te nadlimity, gdyby miał? On ich po prostu nie ma. Więc co robi? Każe robić, oczywiście zakładać sprawę sądową, odwołuje się do końca, gdzieś po 6 latach, po 7, sąd przyznaje rację. Ale i wtedy NFZ płaci jakby na... Szanowni Państwo,
każdy przypadek jest w sądzie indywidualnie. Nie można zrobić pozwu zbiorowego, nie wiem, o 100 operacji. Nie. Do każdej operacji, do każdego zabiegu trzeba tony segregatory dokumentacji medycznej. NFZ powołuje biegłych i tak dalej, to trwa latami. Niestety system jest niewydolny. Jak już pan Kowalski wspomniał, nie pierwszy raz był dyrektor odwołany. Za czasów Korzysława Tadeckiego był raz odwołany pod zarzutem niegospodarności oraz zaburzenia. A potem, kiedy PiS i jego, powiedzmy, inne ruchy doszły do władzy, natychmiast był przybyciem do władzy, mimo że były zarzuty. Jak to możliwe? W tej chwili krytykujecie obecną radę prezydenta, ale sami sobie się to samo. Panie Witoldzie, prosimy. Mówimy o meritum, mówimy o nadwykonaniach przede wszystkim. Proszę Państwa, o nadwykonaniach to już wszystko zostało powiedziane i o tym wszyscy my wiemy. Sprawa nie była rozwiązana od początku do dzisiaj i długo nie będzie, skoro nie ma środków. Jeżeli środki są takie, a nie inne, to tylko w ramach tych środków możemy tymi dysponować i tymi możemy los dysponować. Sytuacja wiodąca jest spowodowana tymi dzikimi inwestycjami. Nie miały środków na sfinansowanie. Jak można budować, nie mając zaplecza finansowego? I to jest problem. Dobrze, tylko ja się pytałem odnośnie, to nie były zarzuty o nadwykonania przy pierwszym odwołaniu, kiedy dyrektorem został pan Banasiak, tylko zarzutów niegospodarności i zadłużenia. A więc ja już powiem, jeżeli chodzi o problem pana Banasiaka i pana, ja byłem w tym czasie 8 lat byłem też członkiem Rady Społecznej Szpitala. I w tym czasie też uczestniczyłem w tym. I chcę powiedzieć, proszę, że taka była wola. Nie pana prezydenta, bo nie pamiętam kto był, tylko taka była wola Rady Społecznej. Taka była wola Rady Społecznej Szpitala, w której ja też uczestniczyłem, bo byłem członkiem tej Rady Społecznej. Odpowiedział panu? Paweł Witkowski reprezentuje Polskę razem z Zjednoczoną Prawicę. Przede wszystkim pani poseł chciałem podziękować za zorganizowanie debaty. Uważam, że debata merytoryczna powinna odbywać się jak najczęściej w mieście na różne tematy, już pan Klaudiusz od szpitala. Szanowni Państwo, pozwolę sobie dwa słowa na temat diagnozy miasta. Jedna uwaga, taka zaczepka może do pana wiceprezydenta odnośnie, może nie zaczepka, przepraszam, uwaga odnośnie nad limitów. Nie, uwaga odnośnie nad limitów i później zadam pytanie. Szanowni Państwo, jeżeli mamy rozmawiać merytorycznie, to odwołujmy się do faktów. A fakty są takie. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na zadłużenie Grudziądza i zadłużenie szpitala. Zadłużenie Grudziądza to jest przeszło 200 milionów złotych. Tam, nie wiem, czy dokładnie 230, tam powyżej 300 milionów złotych spokojnie. Zadłużenie szpitala przekracza już 500 milionów złotych. Jakby nie patrzeć, razem jest to 700 milionów złotych. Ja podejrzewam, że byłoby już to 750. I teraz, panie prezydencie, tego nie wolno traktować oddzielnie. Prosty dowód. Ustawa, która która stawia przed nami, przed miastem obowiązek pokrywania straty. My w zeszłym roku jesteśmy teraz w takiej trudnej sytuacji, kiedy my jako miasto musimy w końcu pokrywać straty szpitala. Za 2014, w zeszłym roku musieliśmy zapłacić 30 milionów złotych z kasy miasta na rzecz szpitala. W tym roku cały czas jeszcze batalia trwa, ale oficjalnie, nieoficjalnie ja już wiem, że to będzie 43 miliony. Za ten obecny rok, za 2016, jeżeli nie pomylę się w obliczeniach, uważam, że to będzie w okolicach 70 milionów. Dlaczego tak uważam? Ponieważ przez ostatnie 3 miesiące, przez pierwsze 3 miesiące tego roku szpital generował straty na poziomie 6 milionów miesięcznie. To daje 200 tysięcy złotych dziennie. Jeżeli to pomnożymy razy 12 miesięcy, to nam daje cirka 72 miliony złotych. I taką stratę prawdopodobnie będziemy musieli pokryć w przyszłym roku budżetowym, a na to już miasta nie będzie stać. Bardzo wątpię, czy miasto ma 43 miliony, żeby wyłożyć w tym roku.
i tyle odnośnie zadłużenia. To są naczynia połączone. Teraz nie będzie miało większego znaczenia, czy my będziemy te pieniądze, te zadłużenie ze szpitala przerzucać na spółkę, czy ze spółki na szpital, bo i tak my, obywatele, my mieszkańcy będziemy za to płacić. To tak naprawdę tylko chwilowy oddech dla szpitala, ale to obciąży z kolei kasę miasta i przez to może miasto no, złapać zadyszkę, jeżeli nie upaść. Dalej, Szanowni Państwo, fakty są takie. Spójrzmy na budżet, spójrzmy na wydatki inwestycyjne, ponieważ wydatki inwestycyjne z budżetu to jest ta część, która zasila gospodarkę, lokalną gospodarkę. W niedawnym, jeszcze parę lat temu mieliśmy wydatki inwestycyjne z budżetu miasta na poziomie w najlepszym okresie 200 milionów i to było parę lat temu. W ostatnich latach mieliśmy 150, 140, 130 milionów. W roku 2015 to już było 55 milionów. To jest 3 razy mniej niż zazwyczaj mieliśmy. A w 2016 projekt budżetu zakładał wydatki inwestycyjne na poziomie 31 milionów. Tak? Przy budżecie prawie 500 milionów. I tu jest problem. Dalej, fakty. Pan wiceprezydent odwołał się do zmniejszającego się bezrobocia. W porządku, z czego to wynika. Szanowni Państwo, kiedy Platforma Obywatelska przejmowała władzę w mieście w 2006-2007 roku, wtedy miasto liczyło 99 tysięcy, prawie 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy ośrodek. Natomiast po 10 latach rządu Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu mamy dzisiaj z oficjalnych źródeł, to nie są dokładne dane, ale to jest poniżej 90 tysięcy, dane mówią 88. Tak więc mieszkańcy wyjeżdżają, panie prezydencie, to jest główna przyczyna spadku bezrobocia. Idąc dalej, szanowni państwo, można... Dobrze, bo mecz. Dobrze. Pozwolę sobie tutaj diagnozę zakończyć. Do meczu coraz bliżej. Szanowni Państwo, jedno zdanie odnośnie diagnozy na koniec. Jedno zdanie kończące na temat diagnozy. Szanowni Państwo, miasto Grudziądz ma, jako miasto funkcjonuje 725 lat i nigdy, nie licząc okresów wojennych, nie było w tak złym stanie, jak jest dzisiaj. Dzisiaj w najlepszym wypadku, no może nie w najlepszym, ale w jednym z najlepszych wariantów grozi nam zarząd komisaryczny, w najgorszym wypadku grozi nam bankructwo. I teraz poprosimy pytanie. Teraz jeszcze tylko uwaga odnośnie nadlimitów. Panie wiceprezydencie, myślę, że czytał pan audyt, który był w szpitalu wykonany nie tak dawno, bo w marcu tego roku. Odnośnie nadlimitów, tam jest taka uwaga. W latach 2013-2015 na drodze sądowej szpital odzyskał jedynie 7 milionów 600 z 38 700 milionów globalnych kwoty nadlimitów. Przepraszam, w samym 2013 roku taka kwota. Należy wskazać, że gdyby rzeczywiście kwoty te były niezbędne do poniesienia w celu ratowania życia i zdrowia ludzi, to szpital nie mógłby przegrać zwrotu poniesienia kosztów na tu poniesienia w postępowaniu sądowym. I tyle, jeżeli chodzi o audyt, to dosyć krótko reguluje. To, Szanowni Państwo, pytanie na sam koniec, jeżeli już o Platformie Obywatelskiej. Prezydent miasta jest z Platformy Obywatelskiej, dyrektor Nowak jest z Platformy Obywatelskiej. To są osoby, które ponoszą w dużej mierze odpowiedzialność, tak samo zresztą jak Rada, której większość jest Platforma Obywatelska. I teraz moje pytanie. Na wczorajszej Komisji Zdrowia pan dyrektor Nowak przedstawiał plan restrukturyzacji zadłużenia szpitala w Grudziądzu. I tam się pojawiła niesamowicie ciekawa wiadomość, myślę, że ciekawa dla wszystkich. Pan dyrektor po raz kolejny obiecał, bo bardzo często obiecywał, że w tym roku szpital będzie miał zysk netto na poziomie 126 milionów złotych. Taką obietnicę wczoraj złożył. I pytanie, Szanowni Państwo, do wszystkich tutaj gości. Jak, Szanowni Państwo, Wy odnosicie się do tej informacji? W jaki sposób do tego podejść? Co Wy o tym myślicie? Czy to jest realne, czy to nie jest realne? Dziękuję bardzo. Powiem panu, wydatki inwestycyjne miasta powyżej 200 milionów nigdy nie było w historii, więc wiemy skąd mam potem dane. Natomiast, szanowny panie, one wynikają globalnie, łącznie ze spółkami na pewno tak. Natomiast wynikały w tamtym, 3 lata temu, z tego faktu, że była bardzo jakby amplituda pochłaniania środków innych przez miasto i wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które w tej chwili nie są realizowane, bo jak pan wie, w tej chwili jeszcze nie ruszyły duże projekty inwestycyjne z nowej perspektywy. A przypomnę, że miasto Grudziądz w rankingu samorządowego czasopisma Wspólnota z miast 65, proszę pana, w okresach właśnie platformy zdobył 6 miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych, głównie inwestycyjnych.
To tak na marginesie. Jeżeli chodzi o bezrobocie, szanowanie, to można zrobić benchmarki. Porównanie po prostu z innymi miastami, jak to w Polsce jest. Ludzie z Polski wyjechali z każdej małej miejscowości, z dużej, z większej, z Grudziądza też. W Grudziądzu rzeczywiście ilość mieszkających zmalała, natomiast gmina Grudziądz przybyło, tam wiele mieszkających, się po prostu wyprowadzili częściowo. Częściowo wyjechali z Polski, tak jak pan mówił, dużo ludzi wyjechało. Prawie 2 miliony, jak się szacuje, tak? Ale porównując na przykład Grudziądz i Włocławek, porównywalne miasta, leżące w tym samym województwie, to myśmy kiedyś mieli 35% bezrobocia, oni mieli 12%. Po 10 latach oni mają 19%, my mamy 14%. Tylko pokazuje, można się porównać i wtedy widać, jak tam nawet to wszystko się zmieni. Jeżeli chodzi o nadlimity, szanowny panie, ja dałem przykład przed chwilą. Nie wszystkie, to co pan poseł też Lanka powiedział, nie wszystkie jakby zabiegi ratujące życie są uznawane przez urzędników jako ratujące życie. I to jest ta różnica. Ten przykład, co powiadałem, jakiegoś gleniaka, jakiegoś młodzieży, jakiegoś młodego chłopaka, który mi doktor Zawodowski podał. On w procedurze się nie mieści, a według niego, jako autorytetu w kraju, w dziedzinie neurochirurgii jest to zabieg ratujący ewidentne życie. I to jest cały czas, to jest w tym jest problem. Przekazuję panu posłowi mikrofon. Nagle z nierentownego przyniesie zysk w wysokości 126 milionów złotych. Platforma Obywatelska jest bardzo dobra w obiecywaniu, dalej obiecuje, żeby tylko kilka miesięcy się jeszcze utrzymać. To jest chyba powód tych baśni, które były wygłoszone na temat szpitala. Nikt nie może więcej obiecać. Ja może tylko powiem, szanowni państwo, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Właśnie. Nie mówię, że nie byłem, tak? Byłem. Zimą skończył, dajmy skończyć. Pan wspomniał, że pan reprezentuje Polskę Razem, tak? Z pana ugrupowania właśnie jest minister Radziwiłł, bardzo zadowalający minister. Pan mówił o stracie, tak? Bardzo proszę do ustawy z dnia 10 czerwca tego roku wrócić, uchwalonej między innymi przez posłów Polski Razem, tak? Artykuł 59 polecam o pokrywaniu straty. To już nie organ tworzący pokrywać będzie w najbliższym czasie, tak? Tam są przepisy przejściowe, tam zniknęły stare, chore zapisy tej starej ustawy. Mam nadzieję, że ona wejdzie niedługo w życie, więc nie będzie tej pokrywania straty, tak? I to naprawdę duża chwała dla pana ministra Radziwiłła. I jeszcze jedna rzecz, która... zapisy też, oczywiście, w pełni się zgadzam. To akurat uważam, że dobre zmiany w Polsce w tym zakresie choćby się na pewno czynią. Natomiast co do wyniku, no tak jest ekonomia, tak jak ta strata 43 milionów też głównie jest papierowa, bo tam jak wiemy zostały dopisane tylko papierowo nadlimity z roku 2009, to jest papierowy zapis. Tak samo to, co wczoraj dyrektor Nowa przyznał, to są też papierowe zapisy, bo strata jest tak naprawdę głównie papierowa. Chcemy go później samym cashem, tak, z samą zdolnością, co się będzie działo. Natomiast zapisy papierowe tak mówią i potwierdza to doradca obecnego rządu, profesor Paweł Modzelewski. Imiennik pana. Naprawdę myślę, że on wie, co mówi. To wygląda tak. Tutaj pochwalę i zgani Platformę Obywatelską, tak? No. Nie, no można podam tutaj przykład, tak? Platformę Obywatelską za co? Wygląda sytuacja tak. Mam dwa przykłady szpitali z województwa kujawsko-pomorskiego, tak? Nasz Grudziądzki i Biziele Bydgoszczy. Jeden ma 500 łóżek, Bydgoski, nasz ma 1000 łóżek, a kontrakt mają taki sam, tak? Czyli mają dwa razy więcej zapłacone. Gdybyśmy tak mieli, to że tak powiem, no byśmy mieli się rady. Natomiast druga sprawa jest taka, że Narodowym Funduszem Zdrowia, tak przez te lata, który podlega Narodowym Funduszem Zdrowia przez 8 lat rządem, tak, kierowała Platforma Obywatelska, sejmikiem Platforma Obywatelska. I to pokazuje słabość Grudziąckiej Platformy Obywatelskiej, która nie potrafiła sobie wywalczyć, tak jak na przykład w Bydgoszczy, w Bizielu, czy szpitale toruńskie, tak zwane marszałkowskie. Może tak wygląda, jak wygląda, tak? Bo jeżeli, no nie kłamujmy się, tak? Jeżeli ktoś daje za jakieś świadczenie dwa razy tyle, no to będzie tego szpitala zawsze na wierzchu, także no. To jest ale panie radny, Platforma miała ministra Łukowicza, on był pozyskany ze sądu. Panie
Platforma Obywatelska, ludźmi z lewicy, to się, że tak mogłem, poszukowała na każdym szczeblu, chociażby zobaczmy tutaj, w Grudziądzach ściągaliście naszych ludzi, którzy no, byli doświadczonymi samorządowcami, wstawialiście ich na listy, także ja rozumiem, że pan prezydent docenia kadry lewicy. Może damy teraz pan. Dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy, bo się nic panowie nie różnicie. Proszę państwa, czy państwo pozwolą, że teraz ja coś powiem? Panie Pawle, słyszeliśmy tutaj o budowaniu zamków na lodzie. To jest bardzo fajna dyscyplina. Można piękne zamki budować, tylko czasami ten lód się dobi. Co do pańskiego pytania, bardzo konkretnie. Proszę państwa, zysk na sprzedaży Szpitala Grudziąckiego w 2012 roku to było około 21 milionów złotych minus. Zysk minus. Tak, zysk minus, czyli strata, po prostu specjalnie to powiedziałem. Strata na sprzedaży w 2013 minus, znaczy nie, już bez minus, po prostu 28 milionów złotych, 28,5, 500, to przy tych wszystkich 30 czy 50 milionach to nie będę zwracał uwagi. I w 2014 roku to było 20, prawie 5 milionów złotych strat. To żeby zrobić 125 milionów zysku w tym roku, to trzeba będzie albo radykalnie obniżyć koszty, znaczy jeśli można o tyle, czyli o połowę co najmniej obniżyć koszty, to przez te wszystkie lata ktoś tu zdrowo źle zarządzał kosztami, albo zwiększyć przychody, które chciałbym powiedzieć od roku 2012 wahały się na poziomie plus minus 220 milionów złotych o 140-150 milionów złotych. Jak to zrobić? Ja wierzę w pana dyrektora Nowaka. Znaczy gorzej z moją wiarą w cuda. I przez okres 2 miesięcy w funkcję dyrektora szpitala na okres około 3 miesięcy pełnił jakiś tam pan doktor Jurczyński. Tu muszę pochwalić w tym momencie pana prezydenta Malinowskiego, czyli pana prezydenta Ślusarskiego. Nie, powoli. Pana prezydenta, który dostrzegł, że popełnił błąd, zwalniając pana Nowaka z funkcji dyrektora szpitala i potrafił się przyznać do tego błędu i ponownie zatrudnił miesiąc temu pana Nowaka, przywrócił do pracy. I już jestem. Uważam, że tu jest pochwała dla pana prezydenta. Jako że sprawa spotkania dzisiejsze jest bezprzedmiotowe. Dlatego, że przez okres 4 lat pan Nowak wyprowadzi na prostą szpital. Koniec naszej dyskusji. 125 jest 400 milionów w sprawie zamknięcia. Dziękuję bardzo. Chodzi o to, że pan dyrektor zatrudniony na 3 miesiące po panu Nowaku na chwilkę miał możliwość wglądu i audyt, bo przeszedł przez Grudziądz taka przeszła wiadomość, że jest sprzęt zakupiony, nowy, medyczny, który jest nieużywany w ogóle i prawdopodobnie jest niekompatybilny z całą resztą sprzętu. Chodzi o to, że właśnie pan dyrektor, który był na te 3 miesiące, potwierdził tę wiadomość. Więc tak naprawdę chciałam zapytać, dlaczego ten sprzęt został w ogóle zakupiony, skoro jest niekompatybilny, a takich rzeczy nie kupuje się na Allegro, więc wtyczka nie mogła nie pasować. Teraz będzie można kupić. A wiemy, że to jest tak, że jednak taki sprzęt kosztuje mnóstwo pieniędzy. Czy mogłabym mnie zapytać o to, co teraz z tym sprzętem? To jest prawda w ogóle, czy ten sprzęt jest, czy nie ma, czy i co?
co z nim dalej będzie tak naprawdę. Ponieważ mamy taką, coraz bardziej różną atmosferę i wesołą, ja chciałem powiedzieć pani poseł, czy to się zdarzają. Tak? Przed chwilą częściowo kolega radny pochwalił Platformę i pan Kraszewski pochwalił prezydenta Malinowskiego. Rzeczywiście coś się dzieje pod koniec spotkania. Ale odpowiadał pan. Ale odpowiadam. Wszyscy z ruchu dla kierunku. Odpowiadam. Odpowiadam już pani na pytanie, tak? To, co w audycie się pojawiło, sprzęt niekompatybilny, tutaj chodziło głównie o spalarnię odpadów medycznych. Natomiast audytorzy zapomnieli powiedzieć, że to coś, ja to usłyszałem, że tam kilka minut jest błoto wyrzuconych, szczerze mówiąc, powiem szczerze, też mocno zdziwiłem i nawet gdzieś tam wewnętrznie interweniowałem. A zacząłem badać ten temat. Okazało się, że to chodziło o spalarnię tych materiałów medycznych, która była wybudowana 15 lat temu. Chodzi o fakty sprzed 15 lat, kiedy jeszcze inwestorem wtedy było przedsiębiorstwo budowy, dyrekcja szpitala w Grudziądzu, podległa wojewodzie toruńskiemu, Kujawsko-Pomorskiemu już wtedy, i kiedy środki pochodziły z budżetu centralnego. Natomiast prezydent Wiśniewski w 2004 roku, ponieważ zmieniły się przepisy środowiskowe, nie można było już tamtej technologii spalania tych odpadów w bliskiej odległości, bo tam jakiś, nie wiem, filtrów, technologia nie pozwalała, podjęto decyzję wtedy, to było, mówię, też gdzieś 12 lat temu, o tym, że nie warto modernizować dalej tej spalarni, błędnej inwestycji rzeczywiście, tak dalej. Natomiast nie ma to nic wspólnego z jakąś aparaturą medyczną, która gdzieś stoi, nie jest kompatybilna. Tu jeżeli chodzi o audyt, to mówimy o spalarni i o decyzjach, które miały miejsce 15 lat temu. Szpital tylko twierdzi, że to wasza budowa. Teraz przechodzę do... Zaczęli, ale ile na to trwała budowa? 4. W 89 roku na opadło. 34 lata. Ile budynków powstało do 89 roku? 1, 2 budynki. 1/4 tego dzisiejszego szpitala. A, jeszcze. A był tam kiedyś? Nawet nie. Ale nikt nie powiedział, że nie. Słyszałem od pana Napolskiego i pana Cichory, że ten szpital jest za duży. Poprosimy o pytanie. Dobrze, przechodzimy do następnego. Tutaj pan... Żałuję, że go już nie ma, pana Napolskiego, stwierdził, po co jest zmiana zarządu. Powinien się spytać pana prezydenta Malinowskiego, po co jest zmiana zarządu. Jak bardzo powoływał pana Jączyńskiego na dyrektora szpitala i stwierdził, że stracił zaufanie do pana Nowaka. Przecież to jest tragikomedia z mieszkańców. Nie rozumiem, jak można tak mówić i po 2 miesiącach powoływał pana Nowaka z powrotem na to stanowisko. Nie wiem, jak można odzyskać zaufanie w 2 miesiące, na czym polega to, takie postępowanie, ale to jest po prostu niepoważne wobec mieszkańców. Jeszcze kolejna sprawa. Raport NIK-u na temat tych nieprawidłowości. Ja mogę prosić o włączenie osobów, muszę wyświetlić kolegę, aby nie ma problemu, kabel jest wolny, można. To ja mam HDMI wejście, nie mam problemu. Jest HDMI. Jest HDMI wejście, to dobrze. Kolejna sprawa. Raport NIK-u został opublikowany w październiku, gdzie zostały zawarte wszystkie te nieprawidłowości, dotyczące głównie zadłużenia. Konkluzja tego raportu polegała na tym, żeby stworzyć plan restrukturyzacji tego szpitala, który będzie zawierał również harmonogram spłaty tego zadłużenia. Do dzisiaj ten harmonogram nie powstał. I mam pytanie, kiedy ten harmonogram powstanie, kiedy ten plan wreszcie zobaczymy na oczy? Bo to, co przedstawia pan Nowak na wszystkich zebraniach, sesji Rady Miasta, to jest mydlenie oczu i jeden wielki kicz. Bo polega tylko na tym, szczerze mówiąc, jak ukryć to zadłużenie, a nie skupiać się na tym, jak spłacić to zadłużenie. Dziękuję bardzo. 96 roku mamy decyzję ministra zdrowia zatwierdzające założenia techniczno-ekonomiczne i one były jakby później powielone w 2005 roku na temat budowy szpitala, gdzie projektantami głównymi było Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia, czyli spółka podległa pod Ministerstwo Zdrowia, tak? I również wtedy decyzje Ministerstwa Zdrowia i wszystkich świętych, w cudzysłowie, zatwierdzające taką wielkość szpitala, a nie inną. I trzeba było ten plan zrealizować. Mówiliśmy tu o kontrolach. W 2010 roku, gdzie była przeprowadzona kontrola szpitala w Grudziądzu, Najwyższa Izba Kontroli co stwierdziła? Przedstawiając powyższe, oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o kontynuowanie działań w celu zrealizowania w zakładanym terminie. Termin był wcześniejszy, tak, tutaj 2012 czy 13 całości założeń. Stąd taka inwestycja i tu
Może pokażę tutaj wielokrotnie też pokazać oddziaływanie szpitala, bo trzeba spojrzeć na mapę województwa i lokalizacji, skąd leczymy. Teraz pokażę, bo mówicie, że prezydent przywrócił dyrektora Nowaka z powrotem. Szanowni Państwo, tutaj mam bardzo dużo dokumentów, nie mam tajemnic w komputerze, więc żaden problem, żebyście Państwo widzieli, co mam, tak? Było którego dnia? Tutaj mamy wyżej, proszę zwrócić uwagę, 15 kwietnia 2016 roku podjął decyzję o rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdzając nieważność zarządzenia prezydenta grudziące odwołujące na marginesie dotyczy szpitala regionalnego w Bydgoszczy. Proszę zobaczyć. Taką decyzję wydał wojewoda na Ale dlaczego wydał? Nie, że wydał. Dlaczego wydał? Ponieważ pan Marek Nowak jest radnym sejmiku. No właśnie. Panie dyrektorze, gdzie są prawnicy miejscy, którzy powinni to zwolnienie przygotować tak, jak się należy? Pan Marek Nowak złożył rezygnację z funkcji dyrektora. Panowie umówili się dżentelmeńsko, że jeżeli nie wyprowadzi szpitala do końca roku 2015, to wtedy prezydent skorzysta z tego. Pan wojewoda, możemy się cofnąć wtedy do PiS. Nie ma problemu. Jedźmy od początku. Ponieważ to tutaj... Tak, nie, nie, bo to możemy sobie wrócić, tak? Stąd, teraz, co to jest teraz tak? Wcześniej wojewoda pyta... wie pan co? Może niestety tak w tej chwili być, tak? To jeszcze też nie jest to pismo z panem wojewodą. Ja postaram się państwu to opowiedzieć, bo to nie problem to opowiedzieć w skrócie, tak? Pan wojewoda wszczyna 27 dnia postępowanie rozstrzygnięcie nadzorcze od momentu dostarczenia mu zarządzenia odwołaniu pana Nowaka. Pyta strony, czyli prezydenta, dlaczego tak zrobił, wiedząc doskonale, że wynikało to z rezygnacji dyrektora Marka Nowaka, tak? Równolegle zadał to samo pytanie wojewoda Markowi Nowakowi. Faks do nas doszedł. Faks, jak wszyscy wiedzą, nie jest dostarczeniem w świetle KPA dokumentu do urzędu, jest tylko faksem, tak? Więc tak naprawdę, ale myśmy pomimo tego odpowiedzieli w ciągu 2 dni wojewodzie, dlaczego żeśmy odwołali. Pan wojewoda w tym rozstrzygnięciu ani słowem się nie zająknął o naszej odpowiedzi. Pominął to. Odpowiedzi od dyrektora Marka Nowaka w ogóle nie otrzymał. Ale dlaczego tak zrobił? Bo klucz sprawy jest na końcu, szanowni państwo. Jeżeli się nie zgadzamy z tym, to bardzo proszę odwołać się do WSA, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, swoje rozstrzygnięcie nadzorczym wojewody. Gdybyśmy ten ruch wykonali, z automatu przyznajemy się, że jesteśmy organem tworzącym na szpitala w Grodziąsku. I o to chodziło o wojewodzie tak naprawdę. Ponieważ on i jego pracownicy nieoficjalnie mówią, że rzeczywiście szpital w Grodziąsku nie należy do gminy miasta Grodziąsku. I to jest cały problem. Tak? I to dlaczego wojewoda w swoim stanowisku wydał tylko stanowisko, no to jest minister zrobił to samo, ja to wczoraj na sesji rady mówiłem. Gdyby się z automatu przyznali profesorom autorytetów z kraju, z dziedziny prawa administracyjnego, że jednak racja jest po stronie miasta, to minister wojewoda musiałby w swoim budżecie na bieżący rok budżetowy mieć te wydatki. Każdy urzędnik w Polsce nie podejmie tego typu decyzji, bo wtedy on jest jakby, bierze całą winę na siebie. Natomiast czeka na rozstrzygnięcie sądu. Jeżeli sąd rozstrzyga coś, wtedy jest rezerwa budżetu państwa, rezerwa budżetu miasta i tak dalej. Wtedy są uzasadnione wydatki. Tak też będzie w tym przypadku. Z naszej kieszeni przez temat. Ale proszę pana, co z naszej kieszeni? Z naszej kieszeni budowano Centrum Zdrowia Matki Polki, szpital w Warszawie, szpital w Bydgoszczy, szpital w Toruniu. Dlaczego nie ma z naszej kieszeni podatników państwa polskiego zbudować szpitala w Grudziądzu, tak? On się należy nam jak psu Micha po prostu ten szpital i to, żeby państwo go sfinansowało. Skoro tu pani była prędzej. Dzień dobry państwu, Danuta Grudziądzka. Przepraszam, pytałem o harmonogram i plan naprawy szpitala. Kiedy poznamy jego szczegóły? No wczoraj na sesję komisji. Już budżet 7? Okej, okay. To jest. Tak. Także do różnych badań przeprowadzonych w Polsce, gdzie społeczne rady szpitali bądź też innych instytucji, to przede wszystkim instytucje fasadowe. Instytucje, gdzie nie ma osób, które pod kątem merytorycznym mogliby po prostu pomagać, czy to też dyrektorowi, jako wydawać jakieś opinie, czy to też radzie. Po prostu są to osoby, które po znajomości dostały się bardzo często po linii partyjnej, no i mają doradzać. Jedną z takich funkcji jest także przyznawanie nagród dla dyrektora szpitala. Ja mam takie pytanie do pana prezydenta.
czy Rada Społeczna Szpitala przez ostatnie lata przyznawała nagrody dla dyrektora coroczne? Jeżeli tak, to dlaczego, skoro szpital jest tak zadłużony i za co te nagrody? Za to, że jeszcze bardziej ten szpital został zadłużony? I czy w ogóle takie nagrody były? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Ja co prawda dzisiaj chciałam do takiej informacji dotrzeć, ale niestety jak zadzwoniłam do urzędu, pierwsze pytanie było, jakie media reprezentuje, i pani była tak przestraszona, że powiedziała, że tej pani, która odpowiada za to, akurat jest na urlopie, więc może pan mi odpowie dzisiaj na to pytanie. Dziękuję bardzo. Z prezesami w Polsce to rzeczywiście jest nie do końca trafiona instytucja nadzorcza kontrolująca. I koniecznie po znajomości, jak pani to twierdzi, ponieważ myślę, że bez znajomości, gdyby ta była rada płatna, to myślę, że ale jak sama nazwa wskazuje, jest to społeczna rada, tak? Tam społecznicy chodzą, nic naprawdę z tego nie mają, poza tym, że czasami czas swój prywatny poświęcają, żeby gdzieś coś skontrolować. Rzeczywiście, dyrektor Nowak otrzymywał nagrody w poprzednich latach, ja nie znam wielkości. Jeżeli pani poda swojego maila, to pani obiecuje, że pani prześle tę informację, bo to jest oczywiście informacja publiczna i tutaj nie ma żadnej tajemnicy, żeby tego typu informacji pani przesłać. Ja bardzo poproszę na miarę i prześlę. A jeszcze za co nagrody otrzymał? To też pani odpowie. Nie wiem, ja nie uczestniczyłem w Radzie Społecznej, nie odpowiadałem nigdy za pion. Nie mam pojęcia naprawdę. Ale dowiem się i z uzasadnieniami nie ma problemu, żeby pani te dokumenty, wnioski Rady Społecznej czy uchwały podjęte pani przesłać. To nie jest tajemnica. Prawda? Że nie został zaproszony. To troszkę inaczej było. Zaproszenie do PO jako do całego klubu zostało wystosowane i to nie kto inny jak pan Napolski, pan Paweł Napolski, który był już niemal z nami, wskazał jako człowieka z PO pana, panie Marku. Ale dowiedziałem się, że pan jest większym specjalistą. Tak, niż pan. Człowiek z platformy wyjdzie, ale tutaj jest w stanie. Takie decyzje, że te wszystkie półki powinny być przerzucone na barki rządu marszałkowskiego, na wojewody, ministra ogólnie państwa, takiej jak oczekujecie reakcji. I pytanie, czy to też wybudziło, że chociażby ta inwestycja, która jest budowana ponad 20 lat, czy nie będziecie wtedy oczekiwali zwrotu za te poniesione koszta przy budowie tego szpitala? Czy nie będzie takiej sytuacji, że aha, no teraz jednak to nie jest nasz szpital, chcemy zwrot, bo mamy dług, a co w sytuacji, gdy no, przez tyle lat włożyliśmy kilkaset milionów? Nie przekroczy 100 milionów wszystkich, które... Budowa szpitala? Budowę inwestorem, tak wspomniałem, to 350 milionów to inwestował szpital sam. Czyli nie miasto, szpital. Więc jeżeli organem założycielskim tworzącym dla szpitala jest wojewoda, to tak naprawdę jakby on inwestował, tak? Więc to są jego długi, tak? Bo one są na organie tworzącym, tak? Więc tutaj oczywiście może się zdarzyć teoretycznie, że ten szpital, myślę, że najprawdopodobniej, bo gdzie on trafi? Bo po powietrze no, może trafić do... Do nas, panie prezydent. Nie, to nas jest najprawdopodobne z uwagi na obszar oddziaływania, tak? Na ileś tam powiatów okolicznych. Natomiast może trafić minister Radziwiłł, jak u niego byłem, on podsunął pomysł swojego szpitala, takiego testowego, ponieważ on przygotowuje się do wielkiej reformy całego systemu służby zdrowia w kraju. Nasz szpital jest nowoczesny, jest fajnym takim narzędziem, gdzie on by mógł badać swoje procedury medyczne i je wyceniać. Mamy nowoczesne systemy informatyczne. I jemu ten szpital akurat pasuje, jest takim typowym regionalnym i on wie. A dzisiaj on chcąc jakiekolwiek dane między szpitala, to przez pośredników rozmawia. Przez prezydentów, przez marszałków. To jest jedna opcja, że on gdzieś zostanie jako minister jawny. Druga, oczywiście no, trzeba będzie wywołać ustawę szybką, upoważniającą prezesa Rady Ministrów do przekazania tego szpitala i wtedy najprawdopodobniej trafi do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i marszałek, który ma ci 31 placówek zdrowotnych, dostanie tam 30 drogą w postaci regionalnego szpitala w Wydziału. W takiej sytuacji przed nami na pewno wieloletnie różne spory sądowe, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, tak? Bo tutaj z jednej strony na pewno będzie roszczenie do samorządu
to, co dzisiaj wojewoda mówił na przykład do organów ścigania i prezydenta i nadzór o to, żeby, że źle było nadzorowane, pomimo tego, że nie byliśmy, ale z drugiej strony to, co pan powiedział, roszczenia na prawa miasta o wydatkowane środki SGO. Więc to pewno się tam finansuje. Natomiast to, co najważniejsze dla mieszkańców, to jest ta przyszłość. Ta przyszłość, bo każdy szpital, może nie każdy, w większości panie poseł, przynosi sprawę i jest na zadłużeniu. Jeśli plan naprawczy nie zadziała i zadłużenie dalej będzie narastało, powiedzmy przekroczy 700 miliardów, znaczy 700 milionów, zbliży się niebezpiecznie do pierwszego miliarda, czy wtedy rozważają władze miasta dymisję, czy nadal będą mylić oczy nowym planem naprawczym? Czy są jeszcze jakieś inne? Jeszcze drugi mam temat do organizatorów. Chciałem też podziękować. Uważam, że to jest świetny pomysł organizowania takiej dyskusji. Chociaż mogła być ona zorganizowana trochę lepiej pod względem sali, ponieważ niestety ja również dostałem zaproszenie, tak samo jak kolega Rafał, z Kongresu Nowej Prawicy, no i niestety nie znalazło się miejsce, żebyśmy również mogli wystąpić. Także mam nadzieję, że następna debata, jeśli będzie miała miejsce, to w jakiejś większej sali. Naprawdę. Pierwsze to musi ten spór kompetencyjny, to jest kwestia po dzisiejszej informacji, może nawet tygodni. Tak? I wtedy, jak nie, to robimy to, co przedstawił dyrektor szpitala wczoraj na komisji. I jeszcze prosimy o ostatnie pytanie. Wracam do sprawy pana Nowaka. Sprawa pana Nowaka, jako osoba żyjąca w powiem tego miasta, co pan doskonale wie, od wielu, wielu lat, jest dla mnie wysoce zagadkowa, bo ten pan zadłużał miasto już dwukrotnie, nie ukrywał nawet swojego stylu prowadzenia zarządzania, twierdził, że duże kwoty są problemami banku, nie tych, co biorą zobowiązania. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Z drugiej strony z ogromnym szacunkiem podchodzę do tego faktu, że on jako latyfundysta miejscowy no ma dużo czasu i może prowadzić szpital, co jest też fantastyczne. Tak duży szpital. Ale wracam do kwestii, dlaczego on wrócił na to stanowisko. Czy może pan wprost odpowiedzieć na proste zdolną pytanie? Czy on nie wrócił nie dlatego, żebyśmy się przyznali w jakiś tam sposób, że szpital jest nasz, bo to jest chyba oczywiste. Chociażby ze względu na spojrzenie na finanse publiczne i decyzje, które były podejmowane przez władze miasta po drodze. A czy nie było tak, że po prostu nie było złożonego zapytania? Znaczy, jeśli nie przed zwolnieniem do sejmiku wojewódzkiego, z którego on jest radnym i nie jest to główny powód takiej decyzji wojewody, ani innej? Że podobnie do prokuratury, na jego styl zarządzania. Zostawmy to, jeżeli popełniał błędy, to na pewno organy pewnie ścigania go za to rozliczą. Natomiast z drugiej strony zwróćmy uwagę, że w tej perspektywie, jakiej żyjemy od 20 lat, to tylko taki w cudzysłowie pozytywnym znaczeniu wariat, takim był Marek Nowak, odważył się wybudowania szpitala nowego, tak? Byśmy nadal siedzieli na ulicy Szpitalnej w starych barakach i tam byśmy mieli wszyscy problemy. Co do natomiast przywrócenia, jak wspomniałem, jest to decyzja pana wojewody. Ja już wspomniałem dlaczego. Pan dyrektor złożył rezygnację pisemną na ręce pana prezydenta. No złożył. Czy państwo powiadomiliście przewodniczącego? Ale nie musimy, no jeżeli pracownik składa, no jeżeli ma pan firmę i pana pracownik się zwalnia, to kogo pana pogadamy? Przepraszam pana. Że nie ma tego dokumentu. Jak nie ma? Ale którego? Jego rezygnacji pisemnej? No nie, została przesłana panu wojewodzie. To są do pracy też, wszędzie poszła. I co, i nie pan pokaże miasto? Kiedyś masz? Pan? Myśmy nie pytali sejmiku o zgodę na jakby rozwiązanie stosunku pracy z panem Markiem Nowakiem. Z uwagi na to, że pan Marek Nowak pisemnie złożył rezygnację w lutym ubiegłego roku i umówił się dżentelmeńsko z panem prezydentem Malinowskim, że jeżeli za rok o tej samej porze nie będzie w wyniku takich zakładów, prezydent skorzysta z tej rezygnacji. Wszystko. Koniec. Myślę, że już zakończymy. Jest niewłaściwa, jest niezgodna z prawem, czy łamie prawo? Szanowny panie, ja nie jestem od oceniania wojewody. Ale to nie jest ocena wojewody, tylko pewnego faktu prawnego. Ja wspomniałem, że wojewoda wydając zastrzygnięcie nadzorcze popełnił kilka błędów. Ale naprawdę jestem za mały, żeby oceniać działania wojewody.
tych lokalnie i tych wybranych do Sejmu, do Senatu, ponieważ oni pełnią rolę służebną, a nie walczą na państwo. Pamiętajcie o tym. Tak, panie pośle, jeszcze tak zapytamy, jaki pan wynik ma dzisiaj tych wyborów? Panie prezydencie, 30 sekund i... Dla kogo? Polska. Panie prezydencie, pana 30 sekund i też poprosimy o... Ja przede wszystkim chciałbym podziękować, naprawdę, pomysłodawcy, nie wiem, czy to była pani poseł, czy przedstawiciel tej partii, że rozmawiamy w atmosferze takiej przyjaznej, tak? Co ostatnio się nie zdarzało, że możemy sobie spotkać. Cieszę się, że mieszkańcy przyszli. Ja naprawdę nie mam żadnych tajemnic, jeśli ktokolwiek z państwa ma jakieś zapytania, czy pani, nie ma problemów. Każdy wtorek przyjmuje interesantów, mam ich bardzo dużo i każda informacja, która jest publiczna, może zostać ujawniona i jakby przekazana. Jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, że rozmowa i wspólne rozmawianie o problemach to ma sens, bo szpital jest, nie ma barw politycznych, nie jest żadnej partii. Jego pacjenci, różne reprezentacje, wszystkie trzeba naprawdę mu pomóc, co to znaczy oczywiście wygramy, tak? Ile? 1-0. Dla nas, skromnie. Ale jacy to są nasi? I Milik strzelił. Milik, tak? Ale nasi to jest... Nie wy. Ale to? Nasi to Jaszyn. Nasi? Sędzia. Mówimy o meczu? Tak. No mówię, Milik, Arkadiusz, polski napastnik, tak? Strzeli pana, na 1-0 dla nas. Przemawia się dzisiaj. Ale lewy mu ją wystarczy, bo jasne. Z tego kraju. Jeszcze, pan radny wasz poproszę. Jeszcze pan prezydent powie, w której minucie to uwierzę, że z tej sytuacji tragicznej szpitala wyjdzie. Słuchajcie państwo, 57 minuta, tak, Lewandowski do Milika jest 1-0, a jak się skończy wynik meczu, bo pan powiedział, że 1-0. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o wynik meczu, trudno jest strzelać. Ja bym chciał po prostu, żebyśmy zagrali tak jak ze Szwajcarami. Nie najlepiej, ale żebyśmy my to dalej awansowali, bo to później idzie w świat wynik, tak? Niech to jak gra, nie można pięknie przegrać. Niemcy zawsze grają turniejowo, tak? Mimo ten futbol nie jest najlepszy, ale liczą się efekty. Pamiętam jak dzisiaj, chyba w 1996 roku Niemcy mieli drużynę w przebudowie, czy w 1998 i zdobyli brązowy medal. Ja bym sobie życzył, żeby nasza była tak przebudowywana i żebyśmy takie sukcesy osiągali. A podsumowanie? Podsumowanie jest... Smutne. Wiara. No, powiem tak. Jestem człowiekiem, kiedyś powiedziałem głębokiej wiary i wierzę, ale mam dużo obaw. Pan Jacek Piotraszewski, prosimy. Ja również zacznę od meczu i wygłoszę takie dość niepopularne stanowisko. Ja się na tym zupełnie nie znam, ale liczę na to, że wygrają nasi. Natomiast co do podsumowania całej sytuacji, niewątpliwie cały czas pokazujemy wielki problem szpitala. Natomiast kiedy ja sobie patrzę na ten potencjał, który tutaj w tym szpitalu tkwi, to wcale nie uważam, żebyśmy byli w czarnej dziurze. Myślę, że przy dobrym zarządzaniu i przede wszystkim przy rzetelnej, dobrej kontroli tego zarządzania możemy to wszystko wyciągnąć. I nie potrzebujemy w tym mieście komisarzy, nie potrzebujemy nie wiadomo kogo. Potrafimy rządzić się sami, tylko musimy wybierać do tych naszych rządów ludzi, nie tych, którzy krzyczą najgłośniej, ale tych, którzy się na tym po prostu znają, którzy są uczciwi. I takie jest moje podsumowanie tego. I na koniec pan Witold, prosimy. Mimo, że jestem człowiekiem wierzącym, to niestety nie wierzę obecnej władzy i ją obarczam wyłącznie winą za sytuację, jaka ma miejsce w życiu. Wynik 2-1 dla Portugalii. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję gościom, że przyjęli zaproszenie. Bardzo dziękuję mieszkańcom, naprawdę. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo to pokazuje, że z mieszkańcami trzeba rozmawiać. Miasto nie jest własnością żadnego polityka. Miasto jest własnością tych ludzi, co tutaj siedzą i my powinniśmy ich słuchać. I mam propozycję do pana prezydenta. Pan mówi, że pan we wtorki przyjmuje interesantów. Proszę się spotykać częściej z mieszkańcami, nie tylko we wtorki, ale wychodzić do ludzi. Nam się udało namówić naszego prezydenta Zalewskiego. Ja jestem w opozycji do naszego prezydenta od wielu lat, ale udało nam się go przekonać do tego, żeby
spotykał się z mieszkańcami częściej niż tylko w jeden dzień. On po prostu chodzi do ludzi i z nimi rozmawia. I to jest, myślę, sztuka dialogu i sztuka jakby dogadywania się od ludzi, co się w mieście dzieje i jakie są potrzeby. Naprawdę bardzo dziękuję, a takie szczególne podziękowania też do Nowoczesnej z Grudziądza i do wszystkich Państwa za merytoryczną, za ciekawą, za kulturalną dyskusję. Naprawdę bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy te spotkania kontynuować. Nie?